Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Widzę, że komentujecie już, także jest dobrze chyba. Dajcie znać tylko, czy widać, czy słychać, czy wszystko leci. Wydaje mi się, że tak. Więc bez zbędnej zwłoki przechodzę do prezentacji dzisiejszej. Zaczynamy wieczory pasywnego inwestora, taki cykl live'ów, które zaplanowaliśmy sobie z Jackiem Lempartem, Arturem Wisiewskim. Co tydzień przez cztery tygodnie w zasadzie. Powiemy wam trochę o pasywnym inwestowaniu, e, więc zrobię teraz tak, żeby ta prezentacja była widoczna na cały ekran, a ja tuż obok niej zastąpię swoje zdjęcie. Siema, piszecie, że jest dobrze, widać, słychać, wszystko leci. No to lecimy w takim razie. E, po pierwsze, muszę dokonać pewnego zastrzeżenia, tak jak zwykle zresztą. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Więc nie należy mnie w ogóle słuchać. Ten materiał w żadnym stopniu nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w, rozumienia, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Oczywiście, cała treść tej prezentacji ma w zasadzie charakter edukacyjny, i też chciałbym, żebyście po prostu filtrowali to, co mówię, bo to wszystko, co dzisiaj będzie pokazywane, jest oczywiście z, z mojej perspektywy, przez pryzmat moich doświadczeń, przez pryzmat. Też wiedzy, którą przez lata pozyskiwałem, filtrowałem sam i staram się po prostu ją w maksymalnie rzeczowy sposób przekazać, ale wszystkie decyzje inwestycyjne podejmujecie na własną odpowiedzialność. Każdy z nas indywidualnie odpowiada za to, jak buduje swój portfel inwestycyjny. I Jakie klasy aktywów do niego dobiera, ale nie będę używał trudnych słów, tak sobie obiecałem, więc na razie powiedzmy portfel inwestycyjny po prostu. I w ten cykl naszych liveów będzie wyglądał w ten sposób, że zaczynamy od spotkania, które jest powiedziałbym dla kompletnie zielonych osób, dla takich osób, które chciałyby inwestować. Ale trochę się boją, nie wiedząc od czego zacząć, nie wiedzą, jaki mieć, jaki mieć zestaw oczekiwań dotyczących na przykład stóp zwrotu z tego inwestowania, A co to jest normalna stopa zwrotu, co nie. E, y, dzisiaj postaram się wasze trochę obawy z jednej strony rozwiać, trochę wam poopowiadać o tym, ale z trzeciej strony też powiedzieć. Co musicie zrobić, zanim zaczniecie inwestować? Znowu, z mojej perspektywy, jak mówię słowo musicie, to nie znaczy, że musicie. To wy decydujecie, co robicie, tak? Więc najpierw będzie część merytoryczna tych slajdów trochę jest, a później odpowiem na wasze pytania. W tle jest Jacek Lempart, który mi tam najważniejsze pytania ogwiastkowuje, więc myślę, że to dosyć sprawnie nam pójdzie. Moja prośba serdeczna, zostawmy te. Znaczy zadawajcie pytania w trakcie, ale zostawmy odpowiedzi na koniec, bo będzie po prostu tak najsprawniej, bo pewnie na wiele z tych pytań odpowiem w trakcie prezentacji również. I tym osobom, które są już nieco za Albo inaczej już mają te podstawy, nie czują się tak do końca zielone. To przede wszystkim polecam sięgnąć do takiej prezentacji, którą wspólnie robiliśmy rok temu, w kwietniu zeszłego roku. Nazywało się to trzy pasywne portfele inwestycyjne pokonujące inflację. Tu macie link do tego wystąpienia na YouTubie. Ono jest nadal dostępne, nadal otwarte. Polecam obejrzeć i się zapoznać, bo dzisiaj nie będę sens wprost mówił o portfelach inwestycyjnych. O tym będzie opowiadał Artur w trakcie kolejnej, kolejnego spotkania. Tutaj będą naprawdę totalne podstawy. To zaczynamy od tych podstaw. Dlaczego w ogóle chcemy inwestować? Po co nam to? Do czego nam to potrzebne? No, taki najważniejszy, myślę, powód, zwłaszcza w obecnych czasach widoczny, to jest to, że chcemy chronić ten kapitał, który udało nam się zgromadzić przed inflacją. No, widzimy, co się dzieje z cenami, widzimy, jak to się odbija na sile nabywczej naszych pieniędzy, ale tak naprawdę, bez względu na to, czy inflacja jest wysoka czy niska, to ten proces postępuje i ten procent. Składany, także działa na naszą niekorzyść. I powiedzmy, 100 złotych sprzed 20 lat, ono jest warte naprawdę dużo dużo mniej w chwili obecnej. Kolejny aspekt jest to, że chcemy przyspieszyć tempo budowy naszego kapitału, naszego majątku, tak? Jeżeli inwestowanie ma służyć ochronie tego majątku, no to, że, że tak powiem pełni funkcję takiej tarczy z jednej strony, z drugiej strony, no ma generować takie stopy zwrotu, które jednak inflację przebijają, nie? I teraz, dlaczego tak się dzieje? No, bo chcemy się, żeby stopniowo, w miarę tego, jak się, że tak powiem ten majątek swój budujemy, żeby ten kapitał dla nas pracował, tak? być może kiedyś w przyszłości zastąpił nasze przychody z pracy etatowej. No taki jest idealny scenariusz. No i to poczucie bezpieczeństwa finansowego to jest, myślę, coś takiego, co bardzo wielu czytelników mojego bloga, słuchaczy podcastu bardzo często podkreśla. Tak? I mądre inwestowanie, bym powiedział, jest konieczne do tego, aby sukcesywnie ten nasz kapitał ludzki, który my mamy, zastępować. Ten screen w ogóle pochodzi, ten wykres pochodzi z książki Just Keep Buying, ta książka będzie wydana po polsku. Książka Nika Madziuli. Książka będzie po polsku miała tytuł: Po prostu kupuj, przed wakacjami powinna się ukazać. Trochę Wam screenów będę również z tej książki pokazywał, bo się podpieram wiedzą z, z różnych miejsc. Czyli, krótko mówiąc, chcemy doprowadzić do sytuacji, w której nasze inwestycje jak najszybciej generują dla nas takie dochody, które pozwalają nam pokrywać koszty życia. Tak? No bo dzięki temu możemy w pewnym momencie jakby z Zakończyć pracę zarobkową. To nie znaczy zakończyć pracę w ogóle, czy przejść na emeryturę, tylko jakby nie musieć się martwić o to, czy w naszej pracy zarabiamy odpowiednio dużo, żeby mieć za co żyć i żeby nam wystarczyło do końca życia. To, to jest taki idealist, idealny, idealistyczny scenariusz, bym powiedział. Dlaczego zatem nie inwestujemy? To są powody, które wy wymieniacie często, gęsto, w różnych miejscach, w różnych dyskusjach, w różnych ankietach. Wydaje nam się, że mamy zbyt małe oszczędności. To jest często, często gęsto podawany powód. Skupiamy się na zarabianiu, czyli mówimy, okej, okay, moja energia idzie na zarabianie, nie będę się teraz zastanawiał, jak inwestować, nie potrafię tego robić, wolę zarabiać. Tak? Zarabianie generuje mi wyższą stopę zwrotu, co jest... Do pewnego momentu słusznym podejściem, jak najbardziej. Boimy się stracić pieniądze, brakuje nam wiedzy, brakuje nam czasu, by nauczyć się inwestowania. Nie wiemy, od czego zacząć. To jest taki powód i uważamy, że po prostu, że jest to trudne. Też nie wierzymy w to, że możemy osiągnąć sukces w inwestowaniu, jakkolwiek byśmy go definiowali. I też taki powód, który często, często się pojawia, boimy się, że zostaniemy naciągnięci, czy to przez instytucje finansowe, które oferują nam różne produkty inwestycyjne, niedostosowanego do naszego profilu ryzyka, tak ładnie powiem, czy w drugą stronę, przez różnych Szarlatanów, którzy próbują nam sprzedać różne inwestycje, czy zaproponować różne inwestycje, które będą dla nas magiczne stopy zwrotu generować. Dla jasności. To, co ja pokazuję, to nie, jakby żadne magiczne rozwiązania. To są proste rozwiązania. Wszystko możecie sobie poweryfikować. I też tu żadnych gruszek na wierzbie obiecywać nie będę. Po prostu pokażę wam, jak to wygląda na, wyglądało na przestrzeni dziejów, tak? I zastanowimy się wspólnie, na ile możemy z tego wyciągać wnioski na przyszłość bądź nie. Od czego zacząć inwestowanie? No, proste. Od, od odpowiedniego przygotowania. Czyli ja bym to definiował w ten sposób, że to jest przede wszystkim uporządkowanie finansów osobistych. Później zrozumienie takich podstawowych prawd dotyczących, czy faktów dotyczących inwestowania jako takiego, w tej formie, która jest dla nas interesująca. Po to właśnie, żeby określić realistyczne oczekiwania, żeby nie dawać sobie wciskać kitu, że nie wiem, da się zarabiać 30% miesięcznie, tak? Albo rocznie nawet. Hmm? I tutaj niektórzy się mogą podrapać w głowie, zastanowić się, czy ten szafrański mówi sensownie, czy nie. Zaraz zobaczymy. Też kluczowym aspektem jest właściwie Przygotowanie emocjonalne. Znowu im więcej wiedzy wchłaniamy na temat inwestowania i poznajemy tych podstawowych faktów, tym łatwiej nam się zmierzyć z taką rzeczywistością, która kiedyś wystąpiła, ale to mówi się, że historia jest dobrym nauczycielem, tylko trzeba chcieć ją poznawać, tak? I w końcu opracowanie własnego planu inwestowania, tak? Czyli sporo jest do zrobienia, zanim w ogóle do inwestowania dojdziemy. I o tym dzisiaj będę mówił. Ten ostatni punkt, to będzie punkt, który będzie omawiany w kolejnych yy, yy, liveach. A te pierwsze trzy punkty spróbujemy dzisiaj zaadresować. Kiedy można bezpiecznie zacząć inwestowanie? Ja w książce finansowej Ninja pokazywałem, że w zasadzie wyróżniam takie trzy fazy ewolucji finansowej. Tam etapów jest więcej, ale pierwsza faza to jest po prostu porządkowanie finansów osobistych, druga generowanie nadwyżek finansowych naszą pracą, tym, że zarabiamy, i w końcu Część z tych nadwyżek finansowych oczywiście jest konsumowana na, na nasze życie, w sensie na to, żeby podwyższać jakość swojego życia, ale część może być mądrze zainwestowana. I ja pokazywałem w książce taki schemat, który nazywałem finansowym rozkładem jazdy. Skupię się na razie na, na trzech elementach, że. Gdy wchodzimy na rynek pracy, nazwijmy to, nieważne kiedy, gdy wchodzimy na rynek pracy, pracy zaczynamy zarabiać. Kiedy że, zaczynamy żyć samodzielnie, przekonujemy się często, że te zarobki tak nie do końca pokrywają nasze koszty. Nie? Więc y, można powiedzieć, że te zarobki często gęsto na początku są niższe. Dopiero, czyli tak naprawdę my musimy w większym stopniu oszczędzać, zaciskać pasa, a dopiero w miarę wzrostu naszych zarobków jesteśmy w stanie trochę z tego oszczędzania zrezygnować, bądź całkowicie, a jeżeli nasze zarobki na to pozwalają, i sukcesywnie generujemy nadwyżki. Które dopiero po jakimś czasie mogą być inwestowane. Dlaczego dopiero po jakimś czasie o tym będziemy też mówili? Czyli tych etapów trochę po drodze jest. Tak? Jeżeli ktoś ma długi, jest to spłata długów. Jeżeli ktoś nie ma poduszki finansowej, to jest budowa poduszki finansowej. I dopiero jak mamy te nasze tyły zabezpieczone, to dopiero wtedy rozpoczynamy inwestowanie na poważnie. Co, oczywiście, znowu, patrzcie na to krytycznie, w tym sensie, że można oczywiście miksować, można rozpocząć trochę wcześniej, tylko trzeba mieć świadomość ryzyka, które się podejmuje. Tak? I o tym ryzyku też dzisiaj będę mówił. Zacznijmy od tego uporządkowania finansów osobistych. Jakbym miał to szczegółowo rozpisać na taki scenariusz, no to mamy po pierwsze jakieś wdrożenie zdrowych zasad, typu budżetowanie, spisywanie wydatków. Ogólnie kontrola nad kosztami, tak, żeby, żeby nasze koszty nie przewyższały naszych przychodów. Osoby, którym się to nie udaje, one szybko wpadają w pętle, znaczy w pętle, zadłużają się czego wynikiem może być wpadnięcie w pętlę zadłużenia po prostu, więc no, m, może się okazać, że, że tak powiem nie mając żadnych oszczędności e, zmuszeni jesteśmy tak naprawdę pracować na to, żeby te nasze długi razem z odsetkami spłacać po prostu, więc wyjście z długów to jest taki kolejny pierwszy, nazwijmy to, czy tam trzeci etap tutaj na, na, e, na tym moim schemacie i dopiero później sukcesywnie, jak już jesteśmy nad zerem, budowa poduszki finansowej, gromadzenie nadwyżek, być może spłata kredytu hipotecznego, oznaczyłem gwiazdką, bo też będę mówił, kiedy to ma, ma sens, kiedy do końca nie ma i inwestowanie. Tak? Czyli no, sporo tego jest wcześniej. O tych dwóch pierwszych punktach w ogóle nie będę mówił. Były doskonale opisane w książce finansowej Ninja. Ktoś nie czytał, polecam. Um, i chcę się skupić na chwilę nad y, aspektem spłaty długów. Tam, na, na, znaczy nad tematem spłaty długów. Tam są w zasadzie takie dwa kluczowe aspekty, które z mojego punktu widzenia są istotne, to są też aspekty, które podkreślają osoby, które przechodziły przez kurs pokonaj swoje długi. Całkowicie bezpłatny kurs, możecie z niego skorzystać w internecie, jeżeli ktoś długi posiada, nawet jak nie posiada, to czasami warto, żeby uporządkować swoje finanse osobiste. W każdym razie aspekt emocjonalny to jest pierwszy z tych aspektów, że osoby, które wychodzą z długów, mówią, że ten moment, w którym osiągają zero, to jest coś, co daje im niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Tak? No, jak posiadamy długi, no to wiadomo, że, że życie nie do końca jest tak fajne, jak mogłoby być. Nie? I druga rzecz, która jest, takie osoby, które świadomie podjęły um, wysiłek wy, wyjścia z długów, często podkreślają, że samo to, że one widzą postęp, jeszcze nie muszą całkowicie wyjść z długów, ale samo to, że widzą postęp, daje im niesamowite poczucie sprawczości, także, że jednak te ich działania są skuteczne, że one są skuteczne, że nie są w cudzysłowie przegrywami finansowymi, tylko. Potrafią sukcesywnie poprawiać swoją sytuację. Dlaczego to tak podkreślam? Dlatego, że ten aspekt emocjonalny, on jest równie ważny przy inwestowaniu. Często gęsto rozpoczynając inwestowanie, poruszamy się trochę po omacku, później mamy taki okres euforii, a później zaczynamy się orientować, jak tam rynki pikują, a nam się wydawało, że nasz portfel powinien puchnąć, a on topnieje. To nam się zaczyna wydawać, że my w zasadzie tracimy poczucie kontroli, nie rozumiemy i tak dalej. Więc jakby. To poczucie własnej sprawczości, poczucie zrozumienia tego, co robimy, ono jest naprawdę kluczowe po to, żeby przetrwać najtrudniejsze momenty na rynku. Będę do tego jeszcze nawiązywał. No i oczywiście jest aspekt finansowy spłaty długów. To, że jak ktoś ma długi, no to wiadomo, ponosi też koszty odsetek. Często są to, od, jakby sam koszt odsetek jest większy niż koszt spłaty kapitału, który się pożyczyło, tak? No przy takich drogich pożyczkach to jest wielokrotnie nawet większy, więc jest to olbrzymie obciążenie dla budżetów domowych. Generalnie po spłacie długów nagle się okazuje, hej, tak naprawdę nie przypuszczałem, że będę miał aż tyle tych nadwyżek finansowych, tak? I rzeczywiście coś z tymi nadwyżkami można zrobić. Żebyście mieli dobry punkt odniesienia, bo będę też porównywał, czy na przykład opłaca się spłacać długi, czy... Czy może zainwestować pieniądze, które mamy, po to, żeby nam wygenerowały wyższą stopę zwrotu, bo niektóre osoby też się nad tym zastanawiają, to dam taki punkt odniesienia. Ja pokazałem tutaj slajd, na którym mamy wartość najpopularniejszego indeksu giełdowego. To jest indeks SP 500. Indeks tzw. Total Return, stąd te literki TR, czyli z uwzględnieniem dywidend wypłacanych przez spółki. Tak? I te dywidendy są ponownie reinwestowane, w związku z tym ten jakby to jest z uwzględnieniem również dywidend. I teraz, co to jest indeks SP 500? To jest indeks 500 największych spółek. W zasadzie można powiedzieć, czasami 500, czasami 505, tam kilku, tak ale generalnie 500 największych spółek amerykańskich. 500 największych spółek amerykańskich to nie są spółki działające tylko w Stanach Zjednoczonych, to są również spółki działające w skali całego świata. No, takie firmy, które wszyscy znamy, tak Apple, Amazon, Google, Pepsi, które przed chwilą piłem. 500 po prostu największych przedsiębiorstw i e, jeżeli spojrzymy na taką 30-letnią, 32-letnią dokładnie hi historię tego indeksu, dlaczego 32-letnią? Bo 30 lat to jest taki horyzont inwestycyjny który każdy z nas, którego każdy z nas doświadczy, czy tego chce, czy nie. Znaczy nawet jak nie inwestujemy do tyle czasu, moglibyśmy inwestować, nie? Więc w takim 32-letnim horyzoncie czasowym od 1990 roku do końca 2021, akurat tu mam slajd niezaktualizowany, średnioroczna stopa zwrotu z tego indeksu, bardzo dobra stopa zwrotu z tego indeksu, bo to były naprawdę bardzo dobre lata dla tego indeksu, wyniosła 10,62%, tak? Jeżeli uwzględnimy inflację, to spada nam ten zwrot, po, zwrot stopa zwrotu powyżej inflacji wynosi poniżej 8%, 7,91%. Tylko, że jest pewien niuans. W trakcie całego tego inwestowania, gdybyśmy, gdyby nasz portfel inwestycyjny składał się wyłącznie z indeksu SP 500, czyli Akcji tych 500 największych amerykańskich spółek, to w tym okresie doświadczylibyśmy również olbrzymich spadków. Wiadomo, giełda czasem w górę, czasem w dół, zaraz będę pokazywał, jak często. E, maksymalne obsunięcie w tym okresie wyniosło około 55%, czyli można powiedzieć, połowa naszego portfelu stopniała. I dlaczego ja mówiłem o tej roli psychiki w inwestowaniu? Dlatego, że jeżeli nie jesteśmy przygotowani na taką sytuację, to siłą rzeczy. E, Cały czas się nie pokazałem, już jestem. Jeżeli nie jesteśmy przygotowani na taką sytuację, to siłą rzeczy będzie nam trudno przetrwać takie najgorsze momenty. Dlatego warto być przygotowanym. To, co podkreślałem, jest to wysoce ryzykowny portfel. Zazwyczaj tak się portfeli nie buduje. Chyba, że to są osoby, które rozumieją to ryzyko, które podejmują, no to rzeczywiście mają portfele złożone wyłącznie z akcji. Artur będzie więcej na ten temat mówił za tydzień. A I teraz popatrzmy sobie. Skoro wiemy, że taka średnioroczna stopa zwrotów wynosiła 10,5% powiedzmy, to zobaczmy ja, ile że tak powiem. I załóżmy, że mamy nie wiem. 10 tysięcy złotych, które moglibyśmy przeznaczyć na odpłacenie kredytu gotówkowego, i zastanawiamy się, czy ich nie zainwestować na rynku. Nie? No to, patrząc na dzisiejsze warunki, całkowite oprocentowanie takiego kredytu wynosi około 11,4%, czyli uwzględniając to, że gdybyśmy te pieniądze zainwestowali na rynku i jeszcze od, tej, od zysku z tych inwestycji mieli zapłacić podatek Belki 19% przypominam od zysków kapitałowych. To stopa zwrotu brutto musiała wynieść, wy, musiałaby wynieść 14%. Czyli, zestawiając jedno z drugim, widać, no, wcale nie jest tak, że ta w dobrym okresie średnioroczna stopa zwrotu a, y, wygenerowana przez giełdę amerykańską, a przez 500 największych spółek na giełdzie amerykańskiej. Pozwoliłaby nam wiarygodnie, że tak powiem, zarobić na. na y, zwrócić tą inwestycję. Nie? W, w tym sensie lepiej prawdopodobnie zainwestować te nadwyżki finansowe, które mamy w spłatę tego kredytu hipo y, hipotecznego, już mówię. W spłatę tego kredytu gotówkowego. Tak? A y, to, co jest ważne, to jeżeli my spłacamy pieniędzmi, które mamy, kredyt, to tak naprawdę jest to inwestycja praktycznie bez żadnego ryzyka. Ona nam po prostu daje taką, taki zysk. Jak niezapłacone odsetki. Nie? Oczywiście jest tutaj gwiazdka, bo stopy procentowe się zmieniają w czasie i to różnie może wyglądać w różnych okresach. E, jeszcze też będę o tym mówił. Inny przykład, karta kredytowa. No tu już, że tak powiem, wygląda to, znaczy ta, ta, ta roz, rozbieżność jest kolosalna, tak? Czyli musielibyśmy zarobić 2,5 raza tyle, ile tak naprawdę daje rynek, e, dawał rynek w 30-letnim horyzoncie czasowym, nie? E, I to podejmując ryzyko, no więc. Jakby kompletnie się to nie kalkuluje. Jak masz dług na karcie kredytowej, spłać dług na karcie kredytowej. To będzie tak jakbyś, nie wiem, na rynku próbował, a, w, w sensie, w, no, jakby dwa i pół raza zarobił więcej niż, niż średni zysk długookresowy z, z takiej inwestycji, nie? Więc jakby tym bardziej się to nie kalkuluje. A oczywiście wyjątkiem, kiedy nie opłaca się spłacać kredytów gotówkowych, jest to, kiedy mamy na przykład te raty 0% i one nas nic nie kosztują, nie no to czemu nie? To będziemy spłacali je pieniędzmi za jakiś czas bez odsetek, które po prostu mają niższą wartość, bo inflacja systematycznie tą wartość nadgryza. Nie? Warto patrzeć tak kompleksowo, jakby inwestowanie nie istnieje w oderwaniu od innych, powiedziałbym, komponentów naszej rzeczywistości. Nie? Także porównujmy to, sprawdzajmy, bo może się okazać, że po prostu ta stopa wolna od ryzyka jest wystarczająco satysfakcjonująca, nawet jeżeli mielibyśmy na przykład dzięki spłacie zobowiązań zarobić tylko 7%, to ja nadal uważam, że to jest lepsze niż podejmowanie, wystawianie naszych pieniędzy na, na ryzyko okresowego, okresowej utraty na przykład połowy wartości tego kapitału, po to, żeby maksymalnie, w mówię znowu w cudzysłowie, maksymalnie wyciągnąć w długim horyzoncie czasowym około 10% średnio rocznie. Y, dobra, to teraz spłatę zobowiązań mamy za sobą. Przejdźmy do kolejnego y, komponentu, który uważam, że jest niezbędny, zanim zaczniemy inwestować, czyli budowy poduszki y, finansowej. Y, po co nam ta poduszka finansowa? No ona daje nam spokój ducha. Znaczy, jeżeli mamy jakieś oszczędności odłożone, zaraz powiem jakie, y, y, to, że tak powiem, nie musimy się przejmować tym, czy mamy dodatkowe koszty, które się pojawiają, że, czy mamy. Y, czy na przykład nie wiem, jeżeli jesteśmy pracownikami etatowymi, czy utracimy pracę, czy też nasze wynagrodzenie zostanie, nie wiem, w otoczeniu recesji, która gdzieś tam jest na horyzoncie, y, y, na przykład nasze wynagrodzenie zostanie przycięte, tak? Jakby jesteśmy w stanie sobie poradzić, nawet jeżeli nasze bieżące wynagrodzenie nie będzie pokrywało naszych kosztów życia, dlatego właśnie, że w dobrych czasach przygotowaliśmy się na to y, i przygotowaliśmy sobie pewne oszczędności na to, żeby sobie właśnie w czarnej godzinie poradzić. Jak duża powinna być poduszka finansowa, to często słyszę takie... Pytanie od czytelników, też. No to zależy oczywiście, nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Zależy od tego, czy pracujesz, czy nie pracujesz, bo są osoby również, które są czytelnikami moimi i są na emeryturach, nie? Czy właśnie, czy zbliżasz się do emerytury, czy, czy może już na niej jesteś, czy żyjesz solo, czy z rodziną, czy jesteś w ogóle jedynym żywicielem rodziny. Ja wychodzę z takiego założenia i takie, takie założenia promuję, że minimum to jest poduszka, która jest ekwiwalentem od 3 do 6 miesięcy kosztów naszego życia. Nie zarobków, kosztów naszego życia. Tak? A takie optimum z mojej, z mojej perspektywy to jest poduszka na rok. A ja osobiście mam poduszkę na dwa lata, i od zawsze miałem poduszkę na dwa lata. Po prostu bardzo źle się czułem, jak ta poduszka była chudsza. Nie? Gdzie trzymać poduszkę finansową? Też dostaję takie pytania. To zależy znowu jak ona jest duża, bo jeżeli ona jest tylko na 3 miesiące, to w zasadzie jest ryzyko, że my z tych środków będziemy musieli szybko skorzystać, więc trzymamy te środki na kontach oszczędnościowych albo lokatach. I to nic, że konta oszczędnościowe płacą na mniej niż inflacja. To jakby nie jest priorytetem zarabianie na, na tych pieniądzach. Poduszka finansowa to są pieniądze, które mają być na podorędziu jak coś, się stanie takiego, że będziemy musieli z tej poduszki skorzystać. Tu nie jest priorytetem to, żeby to generowało nie wiadomo jakie stopy zwrotu, tylko właśnie, żeby było dostępne w miarę sprawnie. Jeżeli poduszka jest większa, no to oczywiście można się zastanawiać nad tym, czy lokować na przykład większość kapitału z tej poduszki w obligacje skarbowe indeksowane inflacją. To jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza w otoczeniu wysokiej inflacji, nie? Ale nawet przy niskiej inflacji to też jest dobry pomysł po prostu, bo to jest bardzo bezpieczna forma lokalizacji kapitału, tutaj w Polsce dostępne dla klientów detalicznych. Mamy w zasadzie cztery takie rodzaje obligacji, które są indeksowane inflacją, ale powiem o dwóch obligacje czteroletnie standardowe i obligacje dziesięcioletnie i teraz to, to, to co widzicie to jest aktualne oprocentowanie tych obligacji w pierwszym roku i teraz na czym polega zatem ich atrakcyjność? Na, na tym, że w kolejnych latach płacą inflacja plus Marża, tak, plus kupon dodatkowy. Czyli tak naprawdę w przypadku obligacji dziesięcioletnich jest to w tej chwili chyba 1,25% punktu procentowego rocznie, czyli załóżmy, że jeżeli dzisiaj kupujemy obligacje, przez pierwszy rok mamy 7,25%, ale za rok, jeżeli inflacja rok do roku będzie na przykład 18%, to w kolejnym roku będziemy mieli te obligacje oprocentowane na 19,25%. Czyli można powiedzieć, że te obligacje dobrze chronią nas przed inflacją, tak? Z jednym zastrzeżeniem, że od zysków w przypadku tych obligacji płacimy też podatek od zysków kapitałowych. A, yy, czyli te odsetki zostaną pomniejszone o 19%. W przypadku, jeżeli mamy oczywiście obligacje na kontach, które są opodatkowane, bo możemy mieć je również w, ko w formie konta IKE, konta emerytalnego, a, i wtedy podatku yy, od zysków kapitałowych nie ma. Yy, I teraz, yy, co to znaczy? To znaczy, tu, tu akurat mam taki wykres, który pokazuje. Jak, jaka była średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji w obligacje dziesięcioletnie, poczynając w zasadzie od początku ich istnienia w Polsce, czyli od 2006 roku do końca 2021 roku. I widzimy, że zwrot nominalny jest 4,2% rocznie, tak, średniorocznie można powiedzieć. A, super, można powiedzieć, jak na coś, co w zasadzie nie jest obciążone większym ryzykiem poza ryzykiem emitenta, czyli państwa polskiego, tak? Ale z drugiej strony, jak skorygujemy to o inflację, czyli uwzględnimy inflację, która była w tym okresie w poszczególnych latach, to widać, że średnioroczny zwrot wynosi 1,7%. I uwaga, to co tutaj widzicie, to jest wykres, który nie pokazuje podatku od zysków kapitałowych. Jak uwzględnimy podatek od zysków kapitałowych, to nasza średnioroczna stopa zwrotu spada do około 1%. I też chcę, żebyście mieli tego świadomość, że obligacje to nie jest taka klasa aktywów, która pozwoli Wam świetnie zarabiać. Świetnie zarabiać, czy generować świetne stopy zwrotu. Więc dlatego w portfelach inwestycyjnych zazwyczaj mieszamy akcje i obligacje. Akcje jako ten wehikuł, który daje szansę na istotnie wyższe stopy zwrotu. Jakie za chwilę będę pokazywał. I teraz też takie pytanie się pojawia, czy poduszka finansowa może być częścią portfela inwestycyjnego? Czy trzeba ją traktować oddzielnie? Czy można to połączyć? Znowu, to zależy. Jeżeli mamy małe środki. To uważam, że trzeba mieć wydzieloną poduszkę. Jeżeli środki są duże, te środki, które są już w naszym portfelu inwestycyjnym i powiedziałbym, na przykład, sześciokrotnie, ośmiokrotnie, dziesięciokrotnie przekraczają nasz portfel inwestycyjny, przekracza wielkość poduszki finansowej, to wtedy już poduszkę można traktować jako część portfela inwestycyjnego. Z, taką, z, taką, z takim zastrzeżeniem, żeby jednak ta część, którą uważamy za poduszkę, ona nie była zainwestowana była częścią Gotówkową tego portfela. Tak. A w moim przypadku, tak, żeby to sprowadzić maksymalnie do, do konkretu, w moim przypadku poduszka wchodzi w skład portfela inwestycyjnego. To wynika z tego, że ja mam dosyć duży portfel inwestycyjny. Dla mnie. Moja wielkość poduszki to jest 400 tysięcy złotych. To jest taka żelazna rezerwa, która wystarcza nam na 2-3 lata życia, naszej rodzinie, albo nawet 4 lata, gdybyśmy pasa zacisnęli, ale tak naprawdę nie mam potrzeby zaciskania pasa, bo ja cały czas mam przychody z mojej pracy. Tak? Także można powiedzieć, nie mam potrzeby skorzystania z tej poduszki. Ale dla jasności, ze względu na mój spokój ducha i spokojną psychikę, ja wiem, że muszę mieć taką kwotę dokładnie e, odłożoną na boku i dostępną. E, że tak powiem, w formie do wykorzystania wtedy, kiedy będę potrzebował, po prostu. Um, kolejne pytanie, które się pojawia często gęsto, to jest, OK, spłacać kredyt hipoteczny czy inwestować? No bo przecież z jednej strony się mówi, że powinniśmy zaczynać inwestować jak najwcześniej, a z drugiej strony ja mam kredyt hipoteczny, który będę miał jeszcze, nie wiem, 20 lat i, i w związku z tym, jak mam zaczynać inwestować jak najwcześniej? Jak go spłacę, to będę mieć, nie wiem, 40, 50, więc co tutaj, co tutaj mam z tym zrobić? Jak, ten, jak, ten, jak to ugryźć w ogóle? nie? No właśnie, ja bym powiedział, są dwa przypadki, takie, które chciałbym od razu wyszczególnić. Pierwszy to jest kredyt na nieruchomość, w której my mieszkamy, a w dru drugi przypadek to jest kredyt inwestycyjny, tak? czyli kredyt na nieruchomość, którą kupiliśmy e, w celu wynajmu, i z wynajmu spłacamy y, y, kapitał i odsetki od tego kredytu. No to jakby skreślmy na razie ten drugi przykład, zajmujemy się zupełnie tym pierwszym, czyli. Ta nieruchomość, w której my mieszkamy obciążona kredytem. I teraz wróćmy do dokładnie tego samego przykładu. Tak? Czyli mamy, pamiętamy, że stopa zwrotu z indeksu S&P 500 w, w tym horyzoncie 30-letnim 10,6%. A, a z kolei kredyt hipoteczny dzisiaj, taki brany z marżą 2%, no to całkowite jego oprocentowanie wynosi 8,9%. Oczywiście przy założeniu, że mamy kredyt ze zmienną stopą procentową, a nie, z, z, znaczy, z, tak, ze zmiennym oprocentowaniem, a nie ze stałym, tak? Bo oczywiście sporo o sprytnych osób już swoje kredyty wymieniło zawczasu na stałe oprocentowanie, ale traktujmy, że mamy zmienny. No to w takim razie, skoro Tyle wynoszą odsetki od kredytu, to na rynku musielibyśmy zarobić no, w zasadzie 11%, tak? A żeby nam się opłacało zainwestować na rynku zamiast y, spłacić ten kredyt. Y, no to można powiedzieć, w zasadzie wychodzi porównywalnie z tym, czego się można spodziewać w długim horyzoncie czasowym, to nie ma sensu y, dzisiaj inwestować. Można by było nadpłacać ten na kredyt, ale za chwilę powiem, jaki jest niuans. E, spójrzmy jeszcze na kredyt w euro. E, podobna sytuacja, przy czym stopy procentowe w strefie euro są dużo niżej, w związku z tym oprocentowanie kredytu niższe, więc w teorii mm. o rany moglibyśmy może zainwestować, tak, i pomnożyć te pieniądze, zamiast spłacać kredyt. E, po prostu jeszcze być troszkę do przodu, tak. 啊。Uh Tyle mówi teoria, a praktyka jest często taka, że wcale tak różowo nie jest. Tak jak wam mówię, inwestowanie jest obciążone ryzykiem. To, co jest w przypadku kredytów walutowych istotne, to ryzyko walutowe. I jak sobie spojrzymy, bo nawet zrobiłem takie ćwiczenie, że porównałem jak bardzo zmienne było, zmienny był kurs euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wyszło mi, że zmienność roczna akurat w, no, od wstecz od 28 marca od wczoraj wynosiła 7,38%, czyli w zasadzie była porównywalna z rocznym oprocentowaniem kredytu obecnie, nie? A, więc można by było przyjąć założenie, że dużo sensowniejsze niż inwestowanie na rynku, jest po prostu próbowanie łapania atrakcyjnych kursów wymiany yy, polskich złotych na euro. Nie? Czyli wtedy, kiedy uważamy, że euro jest tanie, to każdy musi sam zdecydować, co to dla niego znaczy, że w danym momencie euro jest tanie. Jak kiedyś miałem taki psychologiczny próg, jak miałem yy, kredyt w euro, to pamiętam, miałem taki psychologiczny próg, że wymieniam tam poniżej 4,25, chyba z tego co pamiętam. Yy. To był taki kurs, który był dla mnie satysfakcjonujący, a powyżej to nie. I sobie tak oszczędności złotówkowe wymieniałem na to euro, kiedy euro było tańsze, a później z tej górki, którą uzbierałem w euro. Spłacałem po prostu sukcesywnie ten kredyt, nawet go nie nadpłacałem, bo nie mogłem, bo kary mi za to groziły, jeżeli za wcześnie nadpłacałem ten kredyt, w sensie dodatkowe jakieś opłaty, tylko po sobie po prostu zbierałem i systematycznie spłacałem te raty kredytu w euro. Także znowu, inne podejście zupełnie, tak? Skoro wiemy, że waluta jest zmienna, też można spróbować sobie w ten sposób zoptymalizować tutaj um, tą naszą stopę zwrotu z inwestycji w nasz kredyt hipoteczny, tak bym powiedział. Ale właśnie tam gwiazdkowałem i mówiłem, że o tym powiem. Więc. Jest jeden aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, że jednak nadpłata taka hurtowa kredytu hipotecznego, to jest zawsze pozbywanie się pieniędzy. A w czasach takich powiedziałbym niepewnych, i to wy decydujecie, kiedy są według was niepewne czasy, nikt wam tego nie powie. Ja mogę oczywiście powiedzieć, tak, że kroi się recesja i inne tego typu rzeczy. Ale jakby każdy mówi, ma swój własny filtr, więc jakby. Jeżeli czujecie się niepewnie, jeżeli spodziewacie się, jeżeli wasz pracodawca mówi, oj ciężko jest, oj nie wiem, czy nie będę musiał przyciąć zatrudnienia, oj na pewno nie dostaniecie podwyżek w tym roku i tak dalej, nie? w sensie tego typu komunikacja się pojawia i to wpływa na podwyższenie waszego poziomu nerwowości, to znaczy, że to jest dobry czas na to, żeby jednak rezerwy finansowe nadbudowywać. A nie je przeznaczać, a nie je wydawać po prostu, nie? A, czyli jakby zbroić się na te potencjalnie gorsze czasy. Czyli tak, w, w, fajnie jest, że tak powiem, hurtowo nadpłacić i nie wiem, zmniejszyć ratę czy, czy skrócić okres kredytowania, ale jak hurtowo nadpłacimy, to bank nam, nam tych pieniędzy nie odda, jeżeli się okaże, że one jednak są nam potrzebne. Nie? Więc to wszystko trzeba sobie wyważyć. Kolejna rzecz, jeżeli ktoś ma oprocentowanie zmienne, no to jakby wiedząc, że mamy otoczenie wysokiej inflacji, ale miejmy nadzieję, raczej. Wygasającej, w sensie bez względu na to, jak długo to będzie trwało, w sensie, że ona nie będzie rosła tak szybko, tylko raczej to, to, ta inflacja będzie spadała, to można się, a jeżeli jeszcze dodatkowo spodziewamy się recesji, to możemy się spodziewać, że bank centralny będzie zmuszony do tego, żeby pobudzać gospodarkę, czyli tutaj będzie obniżał stopy procentowe, w związku z tym również spadnie oprocentowanie naszych kredytów. Ja? Więc, też jakby trzeba wiele czynników wziąć pod uwagę i bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Ja, wszystkim moim znajomym, którzy nadpłacali kredyty, mówiłem: nadpłacaj, ale nie rób tego hurtowo za jednym zamachem, że wyskakujesz z oszczędności. Po pierwsze, zostaw sobie. Poduszkę i zrób to w ratach również. Nie? W sensie takim nadpłacanie też można zrobić, w sensie podzielić to na, na kilka transzy i powiedzmy dziś za pół roku, czy tam za kwartał, jeszcze za kwartał. Tak? Jeżeli uważamy, że te nadwyżki mamy, a jeżeli się w międzyczasie okaże, że coś nam się w życiu powywracało, no to okej, okay, to część z tych pieniędzy, które planowaliśmy nadpłacić, nadal mamy i możemy nimi dysponować. Więc jakby z głową z głową, panowie i panie. Jak pogodzić spłaty kredytu hipotecznego z inwestowaniem? Znowu to kolejne pytanie. No Jak ktoś chciałby już teraz inwestować i generuje duże nadwyżki finansowe i czuje się bezpiecznie z nadpłacaniem kredytu, to zawsze można zastosować takie podejście miksowane, typu: OK, no to te kwoty, które mam, w połowie przeznaczone na odpłatę kredytu, a połowę inwestuję po prostu, nie? w sensie takim, no, dywersyfikujemy te nasze nadwyżki finansowe. No dobra, mówiliśmy o tych nadwyżkach finansowych, ogromadzeniu nadwyżek finansowych. Trochę podstawowych faktów chcę Wam podać. Po pierwsze, co to są nadwyżki finansowe? To jakby zdefiniujmy ten termin. No to są takie pieniądze, których nie będziemy potrzebować w krótkim terminie. Co to jest krótki termin? Z mojej perspektywy krótki termin to jest 5 lat. Czyli jeżeli my mamy jakieś przewidywania, na przykład, nie wiem, mamy 100 tysięcy złotych i mamy przewidywanie, że no okej, okay, mógłbym to zainwestować, ale tak naprawdę to ja wiem, że ja będę chciał wymienić samochód na nowy, albo cokolwiek innego zrobić, albo remont mieszkania przeprowadzić, albo cokolwiek. To, i mam to zaplanowane z grubsza w tym horyzoncie pięcioletnim, to znaczy, że to nie, jest, to nie są nadwyżki finansowe. To jest kwota, której potrzebujesz na to, żeby a, ją na coś wydać. Tak? A, ym, druga definicja nadwyżek finansowych to są ja lubię mówić, że to są takie pieniądze, których nie boimy się stracić. To nie znaczy, że chcemy je stracić, ale nie boimy się ich stracić. Nasze życie się nie zawali. Jeżeli my te pieniądze stracimy, po prostu. Często mówię o tym, że inwestowanie to jest tak, jakbyśmy wkładali pieniądze gdzieś, jakby bez konkretnego terminu, kiedy chcemy te pieniądze wyciągnąć. Tak, po prostu. No dobra, to skoro już o tym powiedzieliśmy, to powiedzmy sobie o tym, jakie mamy formy ogólnie lokowania czy, czy, czy inwestowania kapitału. No one oczywiście są różne, dają różne spodziewane stopy zwrotu. Te formy są mniej lub bardziej ryzykowne, wymagają od nas mniej lub większej, mniejszej lub większej aktywności. Mówimy dzisiaj o wstępie do pasywnego inwestowania. W zasadzie skupię się na dwóch, czyli tak naprawdę obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją i inwestowaniu poprzez ETF-y. Co to są ETF-y, dokładnie będzie Wam tłumaczył. Artur, zostawiamy to na następne spotkanie. W skrócie, można powiedzieć, że to są takie papiery wartościowe, które odzwierciedlają jakiś indeks, jakieś indeksy giełdowe. Czyli na przykład można mieć jeden ETF, jeden papier wartościowy, zamiast kupować 500 akcji największych spółek na rynku amerykańskim, można mieć jeden papier wartościowy, który odzwierciedla wartość indeksu SP 500. Tak w dużym uproszczeniu mówiąc, czekajcie, bo mi kursor uciekł, jest. Warren Buffett w ogóle lubię, bo nie dość, że jeden z najlepszych inwestorów, jeżeli nie najlepszy inwestor wszechczasów, a na pewno długoterminowy, to jeszcze do tego ma bardzo światłe myśli. Jakby jest masa cytatów, które możecie sobie przeczytać, ale jednym z nich jest: Nigdy nie próbuję zarabiać na giełdzie. Nigdy nie próbuję zarabiać na giełdzie. Zarabiać, słowo zarabiać. Kupuję z założeniem, że następnego dnia mogą zamknąć giełdę i nie otworzą jej przez 5 lat. To jest jakby potwierdzenie tego, że. Że, że ten krótki termin, nawet z perspektywy Warrena Buffeta, to jest 5 lat. No ale właśnie, dlaczego krótki termin to jest 5 lat? Spróbujmy to podeprzeć jakimiś konkretnymi e, danymi. Teraz jak spojrzymy sobie na to, jak wygląda e, e, indeks giełdowy SP 500 w różnych okresach, to tu macie okres od 1997 roku do 2017 roku. E, I widzimy, że przez długi okres, dokładnie przez 12 lat, była taka sytuacja, w której a w wyniku krachu.com najpierw a pokażę się wam tutaj wrogu o w wyniku krachu bańki.com najpierw indeksy zjechały o 4, indeks zjechał o 47% poczynając od marca 2000 roku. A przez kolejne lata wychodził z tego dołka. I po tym jak już wyszedł, to za chwilę mieliśmy wielki kryzys finansowy w 2007, łamane na 2008 roku. I inwestor, który zainwestował w marcu 2000 roku w ten indeks, tak naprawdę musiał czekać 12 lat na to, żeby jakby osiągnąć jakkolwiek satysfakcjonującą stopę zwrotu dodatnią. Nie? I teraz pytanie, ilu z nas byłoby tak naprawdę w stanie wytrzymać, przetrzymać tak długi okres pod wodą? Oczywiście to nie jest sytuacja typowa, bo mało kto z nas inwestuje wszystkie pieniądze jednorazowo. Zazwyczaj inwestujemy systematycznie, więc również jeżeli są takie spadki, rozumiemy, że one mogą się przytrafiać a, i że to jest wręcz normalne, że one się będą przytrafiać, to wykorzystujemy to jako okazję do zakupów. Każdy teoretycznie mówi, że tak by właśnie zrobił. Kupowałby jak będzie tanio, tak? a praktyka jest taka, żeby bardzo wielu inwestorów boi się w takim momencie pociągnąć za spust i rozpocząć zakupy, bo boją się, że rynek pojedzie jeszcze niżej w dół. Jak to mówią, wykresy się fajnie czyta tylko w lewą stronę. Nie? Dobra. Jak długo, to zastanówmy się w takim razie, jak długo w ogóle musimy czekać na wyjście z dołka, analizując nie tylko te dwa przypadki, które pokazałem, tylko ogólnie całą znaną historię giełdy amerykańskiej. Schowam się w tło, żeby było łatwiej. Jak długo musimy czekać na wyjście z dołka? A może na ekran? Tu mamy okres od 1945 roku do 2016 roku, czyli dłuższy niż pokazywałem i mamy różne głębokości spadków. Tak? Mamy pullback, taką cowkę na rynku, to jest w przedziale od minus 5, 5 do minus 10% w stosunku do, do szczytu notowań. Później mamy korektę od 10 do 20%, później mamy rynek niedźwiedzia, czyli tak naprawdę po polsku mówimy bessę. Spadki przekraczające 20%, tak? I tam z rozróżnieniem, jeszcze na, na głębokość tych spadków. I to, co widzimy, to bez względu na to, oczywiście te spadki występowały w różnej liczbie na przestrzeni tych lat, jakbyśmy sobie mieli popatrzeć na to, to widzimy, jakie było średnie obsunięcie dla każdego z tych spadków. I widzimy też, ile czasu trwały same spadki, czyli duration, ile miesięcy musieliśmy czekać od szczytu notowań do dna a później ile czasu ile kolejnych miesięcy notowania wracały do tych poprzednich szczytów tak e, e, czy dużo nam mówi ta tabelka no i możemy na te dane spojrzeć też z innej perspektywy tak czyli możemy sobie zobaczyć e, Tutaj jest z kolei okres od 1926 roku do 2017, czyli jeszcze dłuższy. Czyli jaka była częstotliwość pozytywnych stóp zwrotu z indeksu SP500, zakładając, że inwestujecie cały kapitał na dzień przed rozpoczęciem spadków. Tak, to jak widzimy w krótkim okresie takie okresy inwestycyjne, jednoroczne, to nasze prawdopodobieństwo, nasza szansa wyjścia na plus wynosi około 70%, tak? A, przepraszam, mam slajd do tego, co będę zgadywał. W, na plusie generalnie historycznie byliśmy w 80% przypadków już po dwóch latach, w 90% przypadków po niecałych 6 latach, a w 100% przypadków po 16 latach. I teraz zobaczcie. Nawet w przypadku wielkiego kryzysu, wiel tak zwanego Wielkiej Depresji amerykańskiej, tak, czyli 1929 bodajże rok, z tego co pamiętam, i spadków sięgających tam 80 kilku procent, em, em, inwestor, który dzień przed nimi zainwestował cały kapitał, już teraz w cudzysłowie dużym, zaledwie po 16 latach wyszedł na plus. Tak? Oczywiście 16 lat to jest cholernie długo, ale z drugiej strony, z perspektywy naszej inwestycyjnej, my, tak jak mówię, nie wkładamy całego kapitału od razu, inwestujemy raczej małe kwoty systematycznie. Tak? Dzięki temu znacząco skracamy ten okres wyjścia na plus. Pokażę Wam to jeszcze z innej perspektywy. Jakbyśmy mieli spojrzeć na to, dokładnie to samo źródło, Fisher Investments, jakbyśmy mieli spojrzeć na to, jaką szansę mamy na to, że jeżeli dzisiaj zainwestujemy pieniądze, to jutro wyjdziemy na plus. Czyli jakby w perspektywie dziennej. Co się okazuje? No tak naprawdę jest to jak rzut monetą. Nasze szanse wynoszą zaledwie 53%, tak? Ale im dłuższy ten okres naszej inwestycji, tym bardziej te nasze szanse się zwiększają. I to na najbardziej zmiennym, w sensie na najbardziej zmiennej klasie aktywów, tak? A, przepraszam, kryptowaluty są prawdopodobnie bardziej zmienną klasą aktywów. Także na jednej z najbardziej zmiennych klas aktywów, czyli na akcjach. Jeżeli spojrzymy na takie ciągnione okresy, Roczne, pięcioletnie, letnie dziesięcioletnie, 20 czy 25-letnie to są te dolna część tabeli. Ciągnione to znaczy, że bierzemy taki okres i przesuwamy się co miesiąc i patrzymy, że tak powiem, ile z tych okresów było dodatnich, ile było ujemnych. To się okazuje, że już dla dziesięcioletnich takich okresów mamy szansę na wyjście na plus na 94%. Nie? Inaczej też jeszcze wygląda jak taką pięcioletnią kroczącą stopę zwrotu. Sprawdzimy sobie w tych okresach pięcioletnich w formie wykresu. Tu mamy jeszcze dłuższy okres, 1913 do 2021. Przesuwamy się o rok i sprawdzamy, przesuwamy się o rok i sprawdzamy. Wychodzi na to, że w ciągu tych ponad 100 lat tylko 14 takich okresów pięcioletnich zakończyło się dla inwestora na minusie, Nie? No właśnie. Także jak się patrzy na wykres indeksu S&P 500, to można powiedzieć, no zawsze można powiedzieć, że ej, no są szczyty notowań i albo prawie zawsze można powiedzieć, że są szczyty notowań. Co będę kupował na szczytach notowań? Przecież to musi spaść, tak? Tylko że tu mamy 120 lat e, tego wykresu, no dokładnie 122 lata, przepraszam. E, i, I tak naprawdę jakoś inwestor, który nie zainwestował raczej e, sporo, stracił na tym, że tego ryzyka nie podjął. Jeszcze pytanie, ile trwa typowa besa, tak? Mm. Charlie Bilelo, to jest taka osoba, którą warto śledzić na, na Twitterze. Charlie Bilelo ma takie ładne zestawienie, gdzie wziął wszystkie okresy bessy, wszystkie okresy spadków powyżej 20% na indeksie SP500 i zestawił je w takiej pięknej tabelce, tak? Albo kwestia gustu oczywiście niektórym się może nie podobać, w takiej tabelce. I co, co my tu widzimy? Że jeżeli spojrzymy na dół tabeli, to mamy okresy bessy w sytuacji, kiedy jednocześnie jest recesja, czyli gospodarka nam się zwija i w sytuacji, kiedy BESA występowała w momentach, kiedy tej recesji nie było. A widzimy, że oczywiście jak recesji nie ma, to te rynki niedźwiedzia średnio trwają krócej, 12 miesięcy, a kiedy recesja jest, to trwają dłużej, 16 miesięcy. I głębokość spadków macie po prawej stronie, taką uśrednioną głębokość spadków. Ja? Widzimy 1929 rok, tu na dole tabeli minus 86%. Procent zmiana wartości indeksu giełdowego, a mimo to jakoś rynek to odrobił w ciągu 16 lat. Bardziej istotne jest pytanie nie to, o ile spada. Chociaż zrozumienie, o ile spada też jest ważne, żeby wiedzieć, czego oczekiwać po swoim portfelu inwestycyjnym, który znowu składałby się tylko z akcji, ale nie polecam, nie polecam. Ogólnie niczego nie polecam. Co dzieje się po bezie? Czyli co się dzieje w momencie, kiedy zaliczymy taki słaby rok? czy słaby zestaw lat. I teraz tak, najpierw się, nie odkry, najpierw się nie schowam, bo chcę wam pokazać tą tabelkę. Tutaj mamy indeks Wilshire 5000, czyli to jest cały rynek amerykański praktycznie, 5000 spółek. I pokazane, co po tych okresach takich najgorszych, tu akurat 9 miesięcy pierwszego roku było brane, bo tak, takie dane, takimi danymi dysponuje, co się wydarzyło w kolejnych, czyli jak już osiągnęliśmy dołek, to co się wydarzyło w ciągu kolejnych 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, od tego momentu, kiedy osiągnęliśmy dołek. Zobaczcie, w ciągu roku przy spadku pierwsza pozycja minus 46,7%. W 2008 roku spadki się rozpoczęły, skończyły się w lutym 2009, a rok później mieliśmy plus 56%. I teraz jeszcze lepiej to wygląda, jak spojrzymy na to w perspektywie 3-letniej, 5-letniej i 10-letniej. Ci inwestorzy, którzy nie boją się inwestować w sytuacji, kiedy na rynku leje się krew. Kiedy wszyscy mówią, że to już koniec świata, że rynek przestał, że wszystkie prawidła rynku zawiodły, że, że to już teraz to już to, co kiedyś działało, to już teraz nie działa, że pasywne inwestowanie się skończyło, że i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A historia pokazuje, że są po prostu takimi marnymi prorokami, bo rynek odrabia indeks giełdy amerykańskiej. Odrabia, tak? I to odrabia spektakularnie. E, dobrze, jedźmy dalej. E, więc tak, e, ja bym powiedział tak, że jeżeli wasz początek inwestowania przypada na moment, w którym akurat jest Bessa, to naprawdę trzeba kupować dobrego szampana, otwierać, cieszyć się i po prostu e, systematycznie inwestować, nie patrząc na to, co się dzieje. Dlatego, że można się spodziewać, że w e, takim długim horyzoncie czasowym, długim to znowu mówię, 10 plus lat, a sami sobie podziękujemy, że byliśmy tak rozsądni i tak trzymaliśmy emocje na wodzy i po prostu kupowaliśmy. Eee, przynajmniej dane historyczne pokazują, że tak właśnie było. Tak? Eee, krachy w otoczeniu wszelkich możliwych zdarzeń na świecie, gdzieś miałem taki wykres. Jeszcze, jedno, jeszcze, jedno, jeszcze jeden wykres fajny pokażę. To jest porównanie, jak wyglądają rynki byka, czyli jakby wzrosty na, na, na indeksie S&P 500 w porównaniu z tymi niedźwiedziami, czyli tymi okresami, kiedy, że tak powiem, spadamy, spadamy. No to widać, że tak naprawdę te okresy, kiedy rynek idzie w górę, no są istotnie dłuższe od tych okresów, kiedy występują spadki. Co więcej, tutaj dane pokazują, że taki średni rynek byka trwał 4,5 roku. To są dane od 1942 roku 4,5 roku i dawał skumulowaną stopę zwrotu 155%, a z kolei taki średni. Średnie okresy bez tak trwały 11 miesięcy i dawały minus 31% w naszym portfelu utratę jednej trzeciej wartości portfela. To mówią dane, to mówią dane o historii. Te szare okresy, które tutaj widzicie, takie pionowe słupki szare, to są okresy recesji, tak, kiedy gospodarka się zwijała po prostu. Dobrze. I Warren Buffett jakby ładnie to podsumowuje, mówi zupełnie wprost. Rynek giełdowy, rynek akcji jest skonstruowany w taki sposób, żeby transferować pieniądze od aktywnych inwestorów do cierpliwych inwestorów. To czego się mogą spodziewać ci cierpliwi? Tu znowu dam wam kilka screenów z jeszcze innej perspektywy, właśnie z książki Just Keep Buying i tutaj jest zestawienie dekadami, czyli patrzymy na to, jak w poszczególnych dekadach kształtowały się stopy zwrotu z indeksu. I teraz mówimy o okresach dziesięcioletnich, ale stopa zwrotu jest podana jak uśredniona. Tak? W sensie mm, to jest roczna stopa zwrotu. I zobaczcie, że jednak ma wpływ pewien szczęście, kiedy my tak naprawdę inwestujemy, bo są takie dekady, które dają super stopy zwrotu, a są takie dekady, które no, jednak dawały niezadowalające stopy zwrotu. Tak to wyglądało w perspektywie dziesięcioletniej. Ale co by się wydarzyło, jeśli ten okres inwestycji wydłużylibyśmy do 20 lat. Te stopy zwrotu wyglądają już w ten sposób, a z kolei w trzy dekady, czyli ten taki, powiedziałbym, standardowy horyzont inwestycyjny dla większości z nas, widać, że coraz bardziej te wyniki się do siebie zbliżają, czyli w długim horyzoncie czasowym to są, to są stopy zwrotu, które są nie tylko um, średnioroczne, ale również z uwzględnieniem inflacji. Realne stopy zwrotu, tak? Także one są niższe od tych, od, tej, które, od tych, które pokazywałem Wam wcześniej, bo uwzględniają inflację. Niemniej jednak to jest 7% powiedzmy średnio rocznie, w zależności od oczywiście okresu 30-letniego, e, e, powyżej inflacji, nie? Co to znaczy dla naszego kapitału? Jeszcze jeden screen od Charlie'ego Bilelo i już kończę z tymi screenami. Na dole macie przykłady, na dole tam, gdzie jest one year, three year, five year i tak dalej. To są okresy jednoroczne, trzyletnie, pięcioletnie, aż do 35-letnich i pokazane, że w zależności od roku, w którym zaczynaliśmy i ro do roku, w którym kończyliśmy, na przykład te 35 lat później, ta stopa zwrotu mogła się różnić pomiędzy. 1489% do 6480%. I powiem Wam tak, jeżeli nawet w moim inwestowaniu 30-letnim miałoby się okazać, że stopa zwrotu z moich inwestycji wynosi 898% skumulowane, czyli można powiedzieć 9 razy kapitał mój, który zainwestowałem. To ja będę bardzo usatysfakcjonowany. Tak, to jest w zupełności wystarczająca i satysfakcjonująca mnie stopa zwrotu. Oczywiście były też takie okresy 30-letnie, w których ten kapitał został pomnożony 45 razy. Mówimy o kapitale, który zostałby zainwestowany w całości na początku tego 30-letniego okresu. Tak? tak jak mówiłem, my tak nie inwestujemy. My inwestujemy systematycznie, więc ta stopa zwrotu nasza też powinna być uh, nieco niższa, gdzieś tam pomiędzy tymi widełkami. Uh, często słyszę też takie pytanie od. Yy, 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 początkujących inwestorów, ale nie tylko ile gotówki mieć w portfelu inwestycyjnym. Przecież hello, można być takim sprytniejszym, aktywniejszym inwestorem, który jak widzi, że jest źle na rynku i ta krew się leje, to wtedy tą gotówkę uruchamia i kupuje, a jak rynki są na nowych szczytach, to raczej nie kupuje akcji tylko akumuluje sobie tą gotóweczkę właśnie na wypadek spadków. Tylko to co wam teraz mówię, to jest podejście aktywne, to jest szukanie górek i dołków. A typowy pasywny inwestor tak nie inwestuje. Nie chce tak inwestować. Chce być zainwestowany cały czas. W ogóle dane historyczne pokazują i e, że jakby najlepszym podejściem ze względu na to, że rynki generalnie są w trendzie wzrostowym, tak jeżeli patrzymy w sensie na całą historię, na ostatnie 100 lat powiedzmy, e, czyli krótko mówiąc, najlepiej być, jeżeli mamy nadwyżki finansowe, to najlepiej być od razu zainwestowanym. Bo skoro moglibyśmy mieć gotówkę która traci poprzez inflację, to lepiej tą gotówkę od razu zainwestować. Tak? W większości przypadków tutaj najlepiej od razu zainwestować, e, po to, żeby ona po prostu pracowała e, na rynku, generując nam na przykład w takich długich okresach te 7% powyżej inflacji. Nie? E, e, Niektórzy lubią mieć gotówkę w portfelu właśnie na takie okazjonalne zakupy, jeżeli to nam pomaga psychicznie, jakby od strony emocjonalnej, to czemu nie? Tak? Ja sam też gotówkę wydaję sukcesywnie, to znaczy lubię gotówkę i wcale nie jest tak, że jestem w 100% zainwestowany. I teraz. No właśnie, Warren Buffett mówi bój się, kiedy inni są chciwi i bądź chciwi, kiedy inni się boją. Ale mówię, Warren Buffett inwestuje w sposób aktywny. I teraz pokazywałem Wam, jak, gdzie można przechowywać poduszkę finansową. No i teraz załóżmy, że mamy duże nadwyżki finansowe, budujemy już ten nasz portfel inwestycyjny, to w jaki sposób przechowywać te nadwyżki? No, wiadomo, większość tych środków po prostu powinna być zainwestowana zgodnie z naszą strategią inwestycyjną, dla każdego indywidualną. Mówię od 100 do 80%, tak? W sensie takim, jeżeli ktoś chce mieć pozycję gotówkową, przechowywać ją na takie okazjonalne zakupy, albo na przykład, żeby nie ponosić wysokich kosztów transakcyjnych, bo tak naprawdę, żeby kupić ETF-y, no, my płacimy prowizję też od tego dla biura maklerskiego. W niektórych biurach maklerskich tej prowizji nie musimy. Płacić, ale w niektórych ona jest, więc w związku z tym, na przykład, żeby nie płacić jakiejś prowizji minimalnej, to musimy zrobić zakup za kilka tysięcy złotych. Załóżmy, No to zanim nam się uzbiera te kilka tysięcy złotych, no to możemy przechowywać te pieniądze czy to na kontach oszczędnościowych, czy nawet przy takiej większej pozycji gotówkowej, po prostu w formie obligacji skarbowych indeksowanych inflacją, że to miałoby trwać, być takim stanem permanentnym po prostu. Podkreślę pasywny inwestor nie szuka dołek i go, do, dołków i górek dołek i górek dołków i górek e, inwestuje systematycznie. Chuck Carnwell mówi taką fajną frazę powiedział: mówi, to, co się liczy na rynku, to nie timing, nie szukanie tych optymalnych momentów do kupna czy sprzedaży. Liczy się czas, który spędzisz na rynku, czyli time on the market, not timing. A, e, Dlaczego inwestowanie pasywne? To jest takie pytanie to jest takie pytanie, które też czasami się przewija. Siebie pokazałem akurat mam slajd, który, który jest na cały ekran. Więc tak, ja oczywiście jest wiele powodów. Niskie koszty to, że indeksy często pokonują aktywne inwestowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O tym będzie wam mówił i Artur i Jacek, już tak bardziej w, bliżej portfeli inwestycyjnych. Ja bym się chciał skupić na takim aspekcie że inwestowanie aktywne to jest takie inwestowanie, które wymaga od nas poświęcania na nie czasu. Przy inwestowaniu aktywnym, gdzie to my, nie wiem, spekulujemy, czy aktywnie inwestujemy na giełdzie, czy na przykład zajmujemy się takimi formami inwestycji jak mieszkania na wynajem, czy wręcz prowadzeniem własnego biznesu, to jest coś, co wymaga od nas czasu, zaangażowania, umiejętności, doświadczenia. Tak? A w inwestowaniu pasywnym, idea jest taka, że Osiągamy przeciętną stopę zwrotu, taką jaką daje dana klasa aktywów czy forma inwestowania, i tak naprawdę ten nasz wynik inwestycyjny, on nie zależy od naszych umiejętności. Tak? Doświadczenie tutaj nie ma większego znaczenia. Ma znaczenie w tym sensie, żebyśmy my wytrwali w realizacji tej strategii inwestycyjnej, czyli pewna cierpliwość, systematyczność, ale my nie musimy być super orłami, jeżeli chodzi o znajomość tego, co jest pod spodem. A konta oszczędnościowe, lokaty bankowe wymagają od nas jakiejś wiedzy? No proszę, nie wymagają, tak? Nie musimy wiedzieć, jak te systemy bankowe pracują, wiemy, jakie odsetki dostaniemy. Obligacje skarbowe indeksowane inflacją to samo. Nawet tradycyjne fundusze inwestycyjne, chociaż odradzam, jestem przeciwnikiem w ogóle wysokich kosztów w polskich funduszach inwestycyjnych, a yy, yy, to. Z perspektywy inwestora i takiego czasu poświęcanego na to, to jest inwestycja w pewnym sensie pasywna. I podobnie jest w przypadku ETF-ów. Ja bym powiedział, że inwestowanie pasywne je, to jest dobre i mało angażujące rozwiązanie dla tych osób, które nie chcą być zawodowymi inwestorami. Nie chcą, żeby inwestowanie było ich codziennym zajęciem. Raczej chcą się skupić na tym, właśnie, jak zarabiać pieniądze, jak powiększać te, te, te swoje portfele inwestycyjne a, poprzez środki, które zarabiamy w innym miejscu. Nie zarabiamy ich na rynku, tylko rynek służy nam do ochrony wartości tego majątku, jego sukcesywnego pomnażania, ale nie w takiej formie, że będziemy to traktowali jako źródło naszych zarobków na nasze życie. Przynajmniej nie teraz. Błędem w ogóle uważam jest traktowanie inwestowania jako sposobu zarabiania. To jest taki błąd, który bardzo wiele osób niestety popełnia. To później ryje psychikę, ryje banie. Jak te wyniki nie są tak zadowalające, jak miały być, to bardzo łatwo zacząć kwestionować swoje umiejętności. Tak? Pytania takie pomocnicze, związane z, ogólnie z poświęcaniem czasu na inwestowanie. W czym jesteście tak naprawdę większymi profesjonalistami? W swojej pracy czy w inwestowaniu? Gdzie łatwiej zarobicie 10 tysięcy złotych? Tak? A y, znowu, zarabianie versus inwestowanie. Praca daje w zasadzie gwarantowany, stały dochód w zasadzie bez ryzyka. Tak? Znaczy, rzadko kiedy zdarza się, że nasze zarobki spadną o połowę po prostu raczej jest tak, że jeżeli jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy, to nie martwimy się o to, jak Podwyższać swoje zarobki, sukcesywnie je po prostu podwyższamy. A inwestowanie niestety brak gwarancji stałego dochodu, zwłaszcza w krótkim terminie, jest obarczone ryzykiem. To teraz pojawiają się takie dwa dylematy, skoro to wiemy, tak? I skoro nie wiem, jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy i potrafimy zarabiać pieniądze, to czy przeznaczać własny czas i energię na naukę, inwestowania i zarządzanie inwestycjami, czy na zwiększanie zarobków i generowanie nadwyżek finansowych? Dylemat kolejny. Kiedy zatem rozpocząć inwestowanie? Skoro skupiam się na zarabianiu. No właśnie, i tu jest znowu, wrócę do książki Just Keep Buying. jest taka bardzo prosta recepta, że zanim, ja cytuję to, co jest w książce napisane, zanim podejmiesz decyzję, na czym skoncentrować swój czas i energię, dowiedz się, na jakim etapie swojej finansowej podróży jesteś. Jeśli twoje oczekiwane oszczędności albo stopa oszczędności są większe niż oczekiwane dochody z inwestycji, to skup się na oszczędnościach, skup się na zarabianiu i powiększaniu. Stopnia twoich oszczędności. W przeciwnym wypadku skoncentruj się na inwestowaniu. A jeśli jedno i drugie jest podobne, to postaw na jedno i drugie. Tak. Czyli mm, przykład też bardzo namacalny i konkretny z książki, biorąc pod uwagę, że na koncie emerytalnym miałem 1000 dolarów, które mógłbym zainwestować. Roczna stopa zwrotu na poziomie nawet 10% przyniosłaby mi tylko 100 dolarów rocznie. Pomimo tego, za każdym razem, gdy spotykałem się ze znajomymi, regularnie wydawałem równowartość tych 100 dolarów. Wystarczyła kolacja, kilka drinków i powrót taksówką do domu, żeby po moich rocznych zwrotach z inwestycji w dobrym roku nie było śladu. Rezygnacja z jednej imprezy w San Francisco przyniosłaby mi tyle samo pieniędzy, co roczny zwro zwrot z inwestycji. Nie? Jak ktoś ma mały portfel, to może się okazać, że gdzie indziej. Może szukać tych pieniędzy, a nie z portfela inwestycyjnego. A teraz wyobraź sobie kogoś, kto może zainwestować 10 milionów dolarów. Gdyby wartość jego portfela spadła tylko o 10%, strata wyniosłaby milion. Myśli, że ten ktoś mógłby zaoszczędzić milion w ciągu roku? Wielce nieprawdopodobne. O ile nie ma bardzo wysokich dochodów, jego roczne oszczędności po prostu nie mogą konkurować z regularnymi wahaniami portfela inwestycyjnego. Właśnie dlatego ktoś kto ma 10 milionów dolarów, musi poświęcać dużo więcej czasu na myślenie o swoich wyborach inwestycyjnych niż ktoś, kto ma tylko 1000 dolarów. A zostawię tak, w, że tak powiem, do przemyślenia i do zastanowienia się, ale myślę, dosyć dobra perspektywa pokazująca, gdzie ta nasza energia i kiedy powinna być ukierunkowana. Dopiero jak nasz portfel zacznie być istotnej grubości, to będziemy się zastanawiali, tak naprawdę, czy coś, jakieś śrubki w nim podokręcać. A prawdopodobnie tak większość z nas uzna, że skoro dotychczas przez tyle lat to pasywne inwestowanie dawało zadowalającą stopę zwrotu, to po co w ogóle w tym mieszać? Nie? Po co ten czas na to. Poświęcać. I to jest całkiem dobry wniosek, tak tylko zaspoileruję. Książka Po prostu kupuj, będzie polskie wydanie. Zostałem wydawcą, kupiłem prawa do tej książki, jest absolutnie świetna, z mojej perspektywy, idealna kontynuacja finansowego ninja dla tych, którzy czytali finansowego ninja, ale z fokusem na inwestowanie i właśnie obalanie pewnych mitów inwestycyjnych, tak, których jest naprawdę cała masa. Um, jak mogłaby wyglądać taka inwestycyjna recepta na inwestycyjny sukces, może w ten sposób? No koncentracja na pracy i zarabianiu, systematyczne zwiększanie tych naszych zarobków, zwiększanie tempa odkładania kapitału przez to, że nasze koszty życia też potrafimy trzymać na racjonalnie niskim poziomie. Ja nie mówię, że nie mamy ich podwyższać w miarę wzrostu zarobków, mamy, tylko żeby ta dysproporcja pomiędzy zarobkami a kosztami, ona, żeby ona cały czas rosła. Dzięki temu mamy więcej nadwyżek. Rozpoczęcie inwestowania wtedy, gdy mamy już te nadwyżki finansowe i poduszkę oczywiście, systematyczne inwestowanie w jak najmniej angażujący sposób i pracując, właśnie to pracując zarabiamy pieniądze, które możemy inwestować. Jest też jeszcze jeden aspekt związany z pracą zarobkową i z tym, że Podwyższamy te nasze zarobki, zdobywamy coraz wyższe kompetencje, że stałe dochody z tej naszej pracy w zasadzie można powiedzieć redukują taki stres związany z inwestowaniem. Jeżeli, że tak powiem, przestalibyśmy pracować, nie mielibyśmy dochodów, to zupełnie inaczej podchodzimy do inwestowania, bo wtedy wiemy, że to inwestowanie musi generować taką stopę zwrotu, żeby nam na życie starczyło, nie? i to jest zupełnie inna sytuacja. Optymalnie jest, jakby łączyć jedno z drugim i dojść do tego w pewnym momencie, czytaj, kończymy fazę akumulacji kapitału i decydujemy, że przechodzimy na emeryturę. Tak? Jakkolwiek by to nie brzmiało. Oczywiście nadal możemy pracować, chodzi mi o to, że niekoniecznie musimy pracować zarobkowo. A, więc, jakby. Praca nam świetnie amortyzuje te emocje, tak bym powiedział, i to, że mamy na bieżąco dochody. I to jest taki dobry moment, żeby przejść do ostatniego aspektu, do ostatniego, chyba, elementu tej prezentacji, czyli aspektów behawioralnych. Trochę wytłumaczenia sobie, dlaczego to nasze inwestowanie jest trudniejsze do oszczędzania nie? i w ogóle z, jakie tam różnice między jednym i drugim są. No, przede wszystkim. Oszczędzanie to jest coś takiego, co jest bardzo proste i w tym sensie proste, że jak mamy prostą zasadę typu, strywializuję totalnie, wrócę do początków mojego bloga, jak zakręcisz wodę, żeby nie kapała, to w twoim portfelu pojawią się oszczędności. To jest prosta zasada, tu się nie da nic jakby zafałszować, nie? W sensie takim, no rzeczywiście, no jak... Dokręcę te kurki, jeżeli mi kapią, a, e, to po prostu mniej wody zużyję, mniej za to zapłacę. A, I to jest proste, to jest proste. E, e, kolejny aspekt taki związany z inwestowaniem takich prostych reguł, wbrew pozorom, wcale nie ma zbyt wiele. Nie? A, oszczędzania uczymy się w zasadzie od małego, albo rodzice nas uczą, albo my jesteśmy zmuszeni się uczyć, bo nie mamy pieniędzy, na przykład, nie? i musimy się uczyć tego, jak mądrze nimi gospodarować. Nawet jeżeli nie prowadzimy żadnego budżetu i tak dalej, to jednak w jakiś sposób zarządzamy. Tymi skromnymi środkami, które mamy. I oczywiście, no, jak nie mamy nadwyżek finansowych, bo wszystko wydajemy, to nie mamy też problemu inwestowania, bo nie mamy czego inwestować, tak? jakby Problem jest totalnie jakby urojony w sensie z naszej perspektywy, nie? No, wy Wydumany, może nie urojony, wydumany po prostu. Um, mamy też kolosalną przepaść w zdobytym doświadczeniu, bo skoro od małego się uczymy oszczędzać, a inwestowania nikt nas nie uczy, to można powiedzieć w oszczędzaniu mamy 20 lat praktyki. Do momentu, kiedy nie wiem, pójdziemy na studia, tak? Już mamy 20 lat praktyki w oszczędzaniu czy tam jakimś zarządzaniu naszymi środkami, a to inwestycyjne doświadczenie po prostu musimy dopiero zdobyć, a wcale nie jest tym tak łatwo, dlatego że nie ma jednego takiego uniwersalnego podejścia, um, które sprawdza się u wszystkich inwestorów, także dlatego, że inwestorzy mają różne cele albo mają właśnie różne uwarunkowania różną psychikę, różną akceptację ryzyka, i, i to powoduje, że na przykład coś, co jest super atrakcyjną formą inwestowania dla jednej osoby, Przykład wynajem nieruchomości, tak? Ja się przekonałem, że wynajem nieruchomości nie jest dla mnie. Po prostu kompletnie, nie, tak. Ja nie chcę mieć do czynienia z tymi ludźmi, którzy wynajmują ode mnie mieszkania, dlatego że ja jestem zbyt empatyczny, a czasami że tak powiem, trzeba mieć grubą skórę i tak dalej. nie? Więc jakby pokazuje tylko, że jakby no jest wiele dróg inwestycyjnych, ale. Różnym osobom mogą różne rzeczy pasować. I co więcej, te nasze błędy inwestycyjne, jeżeli popełniamy błędy w zakresie oszczędzania, to po prostu mamy mniej pieniędzy w taki sposób, że no po prostu wydaliśmy wszystko i nie mamy żadnych oszczędności. Ewentualnie generujemy długi. A w przypadku inwestowania widzimy, widzimy za każdym razem, jak się zalogujemy na rachunek, nie wiem, w biurze maklerskim, za każdym razem, że ten nasz kapitał na przykład stopniał. Nie? I to to jest bardzo widoczne i to, że tak powiem, przez to, że wiemy ile było wczoraj i wiemy ile jest dziś tam, ile było miesiąc temu, ile jest dzisiaj, e, e, że tak powiem, no to, to, to są widoczne straty kapitału. Ja bym powiedział, że w takim standardowym zarządzaniu pieniędzmi, pieniędzmi gdzieś te pieniądze po prostu nam się rozchodzą. My nie wiemy, tak? Powinno być tysiąc złotych i go nie ma. No trudno, poszło, tak? A przy inwestowaniu po prostu nie dość, że operujemy większymi kwotami, w miarę jak portfel budujemy, to jest też... E, mm, może to boleć po prostu. No i jeszcze kilka takich oczywistych faktów bym chciał wam podać. Wiadomo, że inwestowanie to jest coś, co wiąże się z podjęciem ryzyka. Jak podejmujemy ryzyko, to wiadomo, że pojawiają się od czasu do czasu straty. To czy są to straty, że tak powiem tylko papierowe, czy to jeszcze niezrealizowane. Czyli na przykład wartość naszego portfela stopniała, ale ma szansę odbić, tak? Czy to są straty już zrealizowane, bo na przykład panikujemy i sprzedajemy wszystko, co mamy, dlatego, że spadło 20%, tak? I mówimy, kurczę, nie chcę, żeby spadło 40% w związku z tym sprzedaję to wszystko. Wtedy jest strata zrealizowana. To jest nieodłączny element inwestowania, tak? Mep Faber mówi, że żeby być dobrym inwestorem, musisz nauczyć się być dobrym przegrywem po prostu, tak? W tym sensie, że musisz nauczyć się akceptacji tych strat. Są okresy, kiedy zarabiasz, są okresy, kiedy tracisz, i to jest jakby normalne, dlatego że zysk w inwestowaniu to jest premia za podjęte ryzyko. Im wyższe jest to ryzyko, które my podejmujemy, tym wyższa jest ta premia za jego podjęcie. Rośnie ta nasza oczekiwana stopa zwrotu z naszych inwestycji, ale rosną też szanse na przegraną. Tak? No tu oczywiście pojawia się takie pytanie, no dobra, jak ocenić ten swój poziom akceptacji ryzyka? No, są różne testy, tu jeden macie przytoczony, już nawet nie będę go czytał, ale chcę powiedzieć, że tak naprawdę tego się trzeba no, nauczyć tego się trzeba o sobie dowiedzieć. Czyli nie da się z góry założyć, jaką my mamy tolerancję ryzyka, bo Rzeczywistość brutalnie weryfikuje wszystkie założenia. Taka jest prawda. I naprawdę, ja już wiele osób spotkałem, którym się wiele różnych rzeczy wydawało, łącznie ze mną, a później się okazywało, że, że tak powiem, wbrew własnym deklaracjom panikuje po prostu. Więc, na przykład, w moim inwestowaniu, ja mam takie podejście inwestycyjne, żeby też nie, nie, nie zajmować się w ja mam takie podejście inwestycyjne, w której dla mnie przede wszystkim liczy się święty spokój z tych moich inwestycji. Ja jestem głównie inwestorem dywidendowym, otrzymuję dywidendy. Dlaczego? Bo przypływ dywidend daje mi spokój, jakby daje mi przewidywalność. To nie jest najefektywniejszy sposób inwestowania. On jest nieefektywny podatkowo. Można inwestować w lepszy sposób, ale ja celowo inwestuję nieefektywnie podatkowo, dlatego że inwestuję efektywnie z punktu widzenia mojego zarządzania emocjami. To tak w skrócie i spoilerując to, co że tak powiem, się dalej będzie działo. Świat inwestycji oczywiście może przerażać, no ale po to mamy internet, po to mamy możliwość edukowania się, po to mamy mądre książki w tym temacie, napisane przez różne osoby, żeby dobrać do siebie odpowiednie rozwiązania, zwiększyć to swoje poczucie bezpieczeństwa i też jakby nabyć taką zdolność poruszania się po meandrach inwestowania, tak bym powiedział, uświadomić sobie po prostu różne rzeczy. I jedną z takich, myślę, kluczowych rzeczy, którą warto sobie uświadamiać, na przykład z, to poczytać książki, dam zresztą przykład takiej książki za chwilę, poczytać książki, które mówią o tym, jakie są najbardziej typowe błędy popełniane przez inwestorów, a później obserwować te swoje zachowania i próbować te identyfikować te błędy, <laughs> zanim one jeszcze przerodzą się w jakiś głęboki problem. Nie? Bo to tak jest. Dam wam dwa przykłady takich błędów. Jeden z błędów to jest confidence bias, tak zwany. Czyli inwestorzy po prostu przeceniają swoje zdolności. Często jest tak, że na przykład jeżeli kupujemy, jeżeli inwestujemy pieniądze i okazuje się, że rynek idzie w górę, to my na przykład, albo kupiliśmy jakąś spółkę konkretnie, tak? CD Projekt kupiliśmy, nie? Kiedyś tam. To zakładamy, że i że tak powiem, te notowania rosną. To my często gęsto potrafimy założyć kursze. Jestem dobrym inwestorem. Tak, tak, wybrałem dobry moment, znam się na tym, znam się na tym, nie? A, a po prostu nie oszukujmy się, mieliśmy szczęście w wielu przypadkach, nie? Bo wielu inwestorów, którzy przeprowadzają rzetelną analizę fundamentalną, na przykład spółek, to ja nie znam, nie? Ale wielu w spółki inwestuje często bez głębszej analizy i łudzą się, że to im da. Satysfakcjonujący rezultat. Inny, inny bias to jest tak zwany home bias, to jest takie nadmierne inwestowanie w swoim kraju, w swojej walucie i takie w zasadzie bezpodstawne uważanie, że to jest bezpieczniejsze niż na przykład inwestowanie w skali całego świata, niż dywersyfikowanie tego ryzyka na cały świat. I myślę, że bardzo bolesnym przykładem są, jest przykład Ukraińców, którzy się przekonali, że inwestowanie we własnym kraju to nie jest jednak takie super rozwiązanie. Nie? Cokolwiek by nie mówić. A my jesteśmy w kraju przygranicznym, że tak powiem wojna za, za miedzą. I też wiem, że bardzo wielu inwestorów, przynajmniej w kręgu moich znajomych, bardzo mocno weryfikowało swoje podejście do inwestowania w lutym ubiegłego roku, jak konflikt wybuchł. Tak? Bo się nagle okazało, że większość inwestycji mają w Polsce. I pomimo, że dysponują dużym kapitałem, to nigdy się nie zatroszczyli o to, żeby wyjść z tym swoim inwestowaniem poza Polskę. Także to też dwa tylko przykłady. Podałem tych przykładów, jest oczywiście więcej. Ja tylko chcę podkreślić, że inwestowanie to jest psychologiczna walka z sobą samym. Z jednej strony, a z drugiej strony też, jeżeli jesteśmy w związkach z emocjami naszych partnerów i jeżeli inwestujemy w wspólne środki, to też musimy brać pod uwagę to, żeby nasz partner, partnerka czuł się z tym dobrze. Tak? W sensie to musi, sposób, w jaki inwestujemy, musi odzwierciedlać również nasze emocje, bo jeżeli, że tak powiem, o to nie zadbamy, to może doprowadzić do naprawdę katastrofalnych sytuacji. To normalne, że jesteśmy ludźmi, w związku z tym ulegamy emocjom, nie ma się co dziwić. Wniosek jest jeden, że nasza strategia, nasz plan inwestowania musi być bardzo dobrze dostosowany do naszej psychiki i indywidualnych preferencji. I nawet jeżeli ktoś nam mówi, a tutaj w taki sposób mógłbyś inwestować, i tak dalej. A kryptowaluty super, mieć dorzucić do portfela. A nie, koniecznie musisz mieć złoto, i tak dalej. E, to zadajcie sobie pytanie, czy wy się z daną klasą aktywów naprawdę czujecie dobrze. Czy lepszy jest wróbel w garści, czy gołąb na dachu? E, bo tych gołębi na dachu jest naprawdę bardzo dużo. Tylko kluczowe pytanie brzmi, co zrobisz, jak, a, jak to mówił Warren Buffett też. E, jak przyjdzie odpływ, to zobaczymy, kto pływał bez majtek. Nie? No właśnie, więc to tak bywa. Polecam taką książkę, bardzo mocno polecam Psychologia Pieniędzy Morgan Hauser. Tytuł jest taki skamowaty, może trochę, ale książka jest absolutnie świetna, naprawdę. I jakby pokazuje, jak bardzo my mamy zagnieżdżone w głowach różne przekonania. Uświadamia to, pokazuje to na przykładzie różnych historii. Także naprawdę bardzo warto e, przeczytać, po to, żeby po prostu być lepszym inwestorem. Tak? E, podsumowując, najpierw warto uporządkować finanse. Podsumowując temat przygotowania do inwestowania. Spłata długów oczywiście daje gwarantowaną stopę zwrotu i to w zasadzie bez żadnego ryzyka. Inwestujemy tylko i wyłącznie nadwyżki finansowe i to mówię z jakby z całą odpowiedzialnością zawsze tą poduszkę finansową warto mieć. Warto inwestować pasywnie, zwłaszcza jeżeli to nie jest nasza, jeżeli inwestowanie nie ma być naszą pracą, ma być czymś, co robimy przy okazji naszego życia, naszego, naszej pracy zawodowej, naszych hobby, innych tego typu rzeczy, tak? Robimy przy okazji, więc warto inwestować pasywnie, bo to jest po pierwsze małe zaangażowanie. Z naszej strony, po drugie, niskie koszty, o których też będą Wam mówili chłopaki na kolejnych spotkaniach, i po trzecie, no stopa zwrotu dokładnie taka jak indeksy albo bardzo zbliżona do indeksów bez ponoszenia wysokich kosztów. Warto też mieć takie podejście, no, że systematycznie dokładamy ten kapitał, że każde 100 złotych może być zainwestowane, że to nie jest tak, że jest jakiś próg wejścia, że jak nie masz 100 tysięcy, nie masz 10 tysięcy, to nie możesz inwestować. Można dzisiaj inwestować. Są takie możliwości, nawet od 100 złotych, yy, znowu odsyłam do tego live'a, o którym mówiłem, trzy portfele, yy, który przeprowadzaliśmy rok temu, jeszcze za chwilę pokażę jeszcze raz link do tego. Yy, I to, co wam dzisiaj pokazywałem, że jeżeli macie takie podejście, że to jest długi horyzont czasowy, to ten długi horyzont czasowy plus procent składany, one zrobią robotę, naprawdę. Jak na razie historia wielokrotnie udowadniała, że lubi się powtarzać? No, inaczej, że może się nie powtarza, ale, ale się rymuje, jak to mówi też Jacek Lempart ładnie. Tak? Historia się nie powtarza, ale się rymuje. Więc mamy po prostu coraz, im, dłu, im dłużej jesteśmy na rynku, tym mamy większe szanse na wygraną, na tą pozytywną stopę zwrotu. I największym wrogiem w inwestowaniu są nasze emocje i psychika. I tutaj jakby zaproszę, zanim przejdę do pytań, bardzo sprawnie udało mi się to wszystko opowiedzieć dzisiaj. Zanim przejdę do pytań, to zaproszę Was na kolejne spotkania, pokażę na cały ekran. Już za tydzień Artur Wiśniewski z bloga Stockbroker.pl opowie wam, jak inwestować, aby przetrwać trudne czasy, a konkretnie będzie to live o budowaniu portfela inwestycyjnego, który składa się z takich klas aktywów, żeby. Minimalizować to maksymalne obsunięcie wartości portfela. Czyli, żeby tak inwestować, żeby bez względu na to, czy mamy wysoką inflację, czy niską inflację, czy mamy recesję, czy nie mamy recesji, ten portfel dawał nam szansę na to, że się przed tym obroni. To będzie Artur za tydzień. Za dwa tygodnie, w środę, wystąpi Jacek Lempart, który powie nam, jak mądrze dbać o swoje inwestycje i w szczególności skupi się na tym, jak dbać o swój portfel inwestycyjny. Jak przeprowadzać w nim tak zwany rebalancing, w ogóle po co go przeprowadzać, co to jest, tak? a czym się różnią różne metody rebalans rebalansowania portfela, e, o tym będzie opowiadał e, Jacek. E, a z kolei w poniedziałek wyjątkowo, czyli nie w środę, tylko w poniedziałek, 17 kwietnia o 20, zrobimy sobie sesję Q&A o inwestowaniu w czterech. Dołączy do nas jeszcze Maciej Anisyrowicz i będziemy tam odpowiadali przez cały czas na wasze pytania. Także też proponuję, żeby ja dzisiaj za chwilę spróbuję odpowiedzieć na te pytania, które zadaliście, ale jeżeli w międzyczasie się jeszcze jakieś pytania dotyczące pasywnego inwestowania pojawiały, czy może nawet nie tylko pasywnego inwestowania, bo to będzie taka otwarta sesja, zapraszam. Wtedy też będziemy ruszali z kolejną edycją naboru do szkolenia Atlas Pasywnego Inwestora. Oczywiście... Nieobowiązkowo to wszystko całą tą wiedzę, którą tutaj otrzymujecie, otrzymujecie całkowicie bezpłatnie. Mam nadzieję, że to będzie dla Was wartościowe. Jeżeli byście nie, ch nie chcieli przeoczyć kolejnych live'ów, to zapraszam na stronę atlaspasywnegoinwestora.pl ukośnik live. I tam jest można się zapisać, zostawić swój adres e-mail. Przed każdym kolejnym live'em przyjdzie przypomnienie o nim w dniu tego live'a. I ja jeszcze raz zachęcam, żeby zanim zobaczycie nawet prezentację Artura, która będzie za tydzień, o tym portfelu, nazwijmy to na każdą pogodę, to obejrzyjcie sobie ten live sprzed roku, gdzie mówiliśmy o trzech pasywnych portfelach inwestycyjnych pokonujących inflację. Dla jasności, tak jak widzieliście, wcale nie jest tak, że w każdym roku pokonamy inflację. Absolutnie nie, dlatego że czasami ta inflacja jest tak wysoka, że nawet rynek akcji nie jest w stanie odrobić no, utraty wartości pieniądza po prostu. Ale to, co jest istotne, w długim horyzoncie czasowym to się wszystko uśrednia. Gospodarka jest cykliczna, więc akurat w długim horyzoncie czasowym rynek akcji doskonale, doskonale chroni inwestorów przed inflacją. Ale są takie lata, kiedy absolutnie się to nie uda. Dziękuję, zapraszam w takim razie na Q&A. Widzę, że mam ogwiazdkowane tutaj 26 pytań, także nieźle. Spróbujemy sobie przez to wszystko prze... Lecieć teraz. Eee, dobrze, eee, może po kolei. Eee, szlomo, Szlomo Leib. A nie wiem, czy będę mógł być do końca, więc już pytanie. Czy dobrze kombinuję, że mając kredyt ze stałym oprocentowaniem 3%, najbardziej opłaca się go nadpłacać jak najszybciej, a nie inwestować? No, w drugą stronę bym powiedział, bo mając kredyt oprocentowany na 3%, to w zasadzie mógłbyś próbować inwestować na rynku, eee, e, bo rynek da Ci, powiedzmy, Załóżmy w przybliżeniu 10%, tak? stopę zwrotu, czyli krótko mówiąc, te same pieniądze mogłyby ci wypracować wyższy zwrot na rynku, niż miałbyś z nadpłacenia samego kredytu hipotecznego. Teoretycznie, oczywiście, na to trzeba nałożyć wszystkie te aspekty psychologiczne, tak bym powiedział. Czekajcie, ustawię sobie jedno ustawienie, które mi pozwoli pokazywać pytania, a jednocześnie, a jednocześnie, a jednocześnie, a jednocześnie, a jednocześnie żeby one mnie nie zakrywały, czy to się da zrobić tutaj? No, nie widzę, jak mam to zrobić na szybko. Dobrze, to nie, to tak będzie, że będzie mnie zakrywało. Tak, także tak, tak odpowiedziałem na to pytanie. Kolejne pytanie: Adam pyta, jak określić swój profil ryzyka, czyli ile mogę stracić na papierze bez sprzedawania portfela, i jestem jeszcze z tym ok, tak? Czyli, czyli jak określić swój profil ryzyka, żeby. Wiesz, to przede wszystkim u większości brokerów w tej chwili są ankiety, które pozwalają ci zweryfikować Twój profil ryzyka. Bardzo dobrą ankietę ma FINAX, słowacki FINAX, i bardzo dobrą ankietę widziałem u, u, w IonBanku. Nie polecam zakładania konta w IonBanku tylko po to, żeby sobie ankietę wypełnić, ale w FINAXie można sobie chyba taką ankietę wypełnić bez zakładania konta, tak mi się wydaje. Więc y, finax.eu i tam taka ankieta inwestycyjna jest, proponuję po prostu wypełnić i zobaczyć. Będziesz miał taką zgrudną podpowiedź. No i ten przykład taki w kryzysu w 2008 roku, ale jeśli jeszcze wtedy nie inwestowałeś, ani nie inwestowałeś w czasach covidowych, no to jakby trudno tutaj dać taką wiarygodną podpowiedź, jak to zrobić. Nie? Zacząłbym od wypełnienia ankiet inwestycyjnych u brokerów po prostu i zobaczyłbym, co wyjdzie z tego profilu, który oni tam wyznaczają dla nas, tak, a w zasadzie sami sobie wyznaczamy w oparciu o ankietę. Adam pyta: Z jakich konkretnych źródeł, prasa, serwisy, aplikacje czerpiecie informacje, które pomagają Wam podejmować decyzje inwestycyjne? Czy korzystacie z płatnych serwisów czy darmowych źródeł? Adam, to jest takie pytanie, które jest o tyle trudne, że ja inwestuję przede wszystkim aktywnie. Ja też jestem, ja jestem częściowo pasywnym, a częściowo aktywnym inwestorem. Zaraz Wam powiem, jaki procent mojego portfela jest w. W ETF-ach, a jaki jest w akcjach? Tylko muszę go otworzyć, bo nie pamiętam. Sekundkę, zaczekajcie. ETF-y. ETF-y 34,6%. 35%, 34, tak? 35 mojego portfela jest w ETF-ach. Większość jest niestety w akcjach. Znaczy niestety. Ja się bardzo cieszę, oczywiście. Docelowo bym chciał dojść do 50% portfela w ETF-ach. 59,2% w tej chwili jest w akcjach. Tak mówiąc konkretnie, więc jakby mam inne podejście inwestycyjne, więc siłą rzeczy z innych serwisów korzystam. Głównie takich, które są adresowane do inwestorów dywidendowych. A jeżeli chodzi o serwisy, na przykład umożliwiające korzystanie z. Inwestowanie poprzez etf -y, no to oczywiście dla europejskich inwestorów takim fajnym źródłem wiedzy jest JustETF. JustETF.com, gdzie macie porównania poszczególnych ETF-ów yy, yy, i komplet informacji w zasadzie o nich, tyle że w językach obcych powstaje takie rozwiązanie, które się będzie nazywało atlasetf.pl. Jacek z nad nim pracuje, a więc będzie, będą te informacje również po polsku a nawet obszerniejsze niż w Just ETF. Y jeszcze mam takie, y takie jedno źródło, które się nazywa ETFRC. ETF Research Center, gdzie ja z kolei porównuję ETFy amerykańskie ze sobą, czyli na przykład sprawdzam jak, biorę dwa ETFy i sprawdzam ile z, jakby jaki procent z nich się pokrywa na przykład, czyli czy, czy one inwestują totalnie różnie, czy na przykład pokrywają się, zazębiają, jaki procent aktywów tam się pokrywa i tak dalej. Więc no to, to już takie bardziej, bardziej specjalistyczne. Jeżeli chodzi o serwisy. Znowu, mam swoich ulubionych autorów na Seeking Alpha, takim seekingalpha.com, takim no, znanym dosyć serwisie inwestorskim. Tam mam kilku. Kilku dosłownie ulubionych autorów ich czytuję. Ich czytuję, ale oczywiście źródeł mam bardzo dużo. Problemem pewnym, jeżeli chodzi o inwestowanie, na przykład, jeżeli my projektujemy swój portfel inwestycyjny, są źródła danych na podstawie których na przykład możemy sobie analizy historyczne przeprowadzić, zobaczyć, jak ten portfel nam się miał szansę zachowywać w jakichś tam okresach czasu, i tu korzystam z kilku źródeł. Jedno to jest system to jest aplikacja Jacka. ST. Dokładnie aplikacja się nazywa ST. Aplikacja Jacka Lemparta, która dokładnie takie analizy, w zasadzie większość wykresów, które tu widzieliście, to są, czy takich analiz na przykład właśnie rentowności obligacji, z uwzględnieniem inflacji i tak dalej, to są, że tak powiem, w oparciu o oprogramowanie Jacka robione. My bardzo lubimy, my mamy dosyć analityczne podejście, lubimy sobie wstecz różne rzeczy krzyżowo poweryfikować. Drugim takim narzędziem do wstecznej weryfikacji jest portfolio visualizer. Portfoliovisualizer.com. Więc tam też różne portfele o różnym składzie porównuję, backtesty tak zwane robię tych portfeli i tak dalej, żeby zobaczyć, właśnie na przykład, jak zachowują się portfele złożone z trzech ETF-ów, z czego na przykład dwa są akcyjne, a jeden obligacyjny, tak? Więc tak to wygląda. Jedźmy dalej. Short TV. No tak, ale co można zrobić z trzema tysiącami euro? Praktycznie nic. Mam wiedzę, kształcę się, ale co z tego? Słuchaj, nie od razu Kraków zbudowano. Moja pierwsza inwestycja była na jeszcze mniejszą kwotę niż 3000 euro. Co więcej, może to nie była pierwsza inwestycja, ale na pewno jedna z moich pierwszych trzech inwestycji i jej wartość spadła niemalże do zera. Więc jakby to też pokazuje, i teraz mogę powiedzieć, ok. A straciłem te pieniądze, ale z drugiej strony sporo się na tym nauczyłem, bo to mnie zmotywowało między innymi do tego, żeby zrozumieć, w jaki sposób działają otwarte, yy, znaczy w, w jaki sposób działają nie otwarte, tylko <grywania> działają TFI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, chciałem powiedzieć o yy, towarzystwa funduszy inwestycyjnych yy, i z, yy, poczytać trochę więcej na temat ich plusów i minusów. Ja bym powiedział, że moje pierwsze inwestycje to było czesne, to było czesne za naukę po prostu. Tak. Yy. Co więcej, pomimo, że wydaje mi się, że wtedy to były dla mnie naprawdę kolosalne pieniądze w tamtych czasach, bo to jeszcze w ubiegłym wieku było, to bardzo sobie cenię to doświadczenie. Jakby ugruntowało, znaczy od razu, że tak powiem, przez to, że wniknąłem i próbowałem się czegoś dowiedzieć, jakie były powody, że ja w ogóle straciłem ten kapitał, to po prostu, no, to, to, to był fundament pod to, żeby dzisiaj być tu, gdzie jestem, także absolutnie nie żałuję tego, nie? Um, a jeszcze, jakbym miał wrócić i odpowiadając konkretnie, to powiem tak. Słuchaj, inwestycje w takim Finaksie. To nie jest tak, że polecam Finaxa. Ja mówię, że jest to jeden ze sposobów inwestowania dla tych, którzy nie chcą myśleć o swoich inwestycjach w taki sposób, że zastanawiacie się, co powinno być w portfelu inwestycyjnym. Robo-doradca Finaks. Tam może inwestować od 100 zł i tyle po prostu. nie? Także. Próg wejścia jest naprawdę dzisiaj bardzo niski. 20 lat temu nie było takich możliwości, nawet 10 lat temu nie było takich możliwości. Dzisiaj nisko kosztowo można inwestować naprawdę od małych kwot. Uh, ja mam pytanie, jak przygotować się emocjonalnie? <laughs> no właśnie, po pierwsze, poczytać mądre książki, kilka poleciłem, po drugie, czyli jakby poddać się krytyce takiej, w sensie takim przepracować to, nie tylko, że przelecisz książkę wzrokiem, tylko jakby przepracować, zastanowić się, w jakim stopniu to koresponduje z twoją rzeczywistością, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zacząć od małych kwot i zobaczyć, jak na to reagujesz. E, I próbować przeprowadzać taką vivisekcję na sobie samym, tak? Ej, ale dlaczego? Ja w zasadzie jestem poddenerwowany tą sytuacją. Czy to jest coś niespodziewanego? Tak? Jakby I teraz wiesz, w miarę jak to robisz. Ja oczywiście nie jestem psychologiem, więc nie będę ci mówił, jak proces psychoanalizy przeprowadzać, ale uważam, że nie ma sensu płacić psychologom za to, żeby nauczyć się ze sobą rozmawiać. No. Dla jasności są takie sytuacje, kiedy warto, ale ja mówię w kontekście inwestowania, tak? Nie musisz o inwestowaniu rozmawiać ze swoim psychologiem, nie? W sensie takim można to naprawdę spróbować przepracować. Um, trudne pytania zadajecie, bo jakby odpowiedź na nie nie jest prosta, ale nic w inwestowaniu nie jest, inwestowanie jest inaczej. Inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe. O tak. Um, gdzie, um, pytanie, gdzie tą poduszkę finansową trzymać tak, żeby nie zjadła jej inflacja? No to... Zależy znowu od wielkości, tak jak powiedziałem. Pamiętaj, to co powiedziałem też na samym początku: poduszka finansowa to nie jest coś, co ma zarabiać dla ciebie pieniądze. Priorytet jest taki, żebyś miał pieniądze na podoręciu. Więc część poduszki, oczywiście, na kontach oszczędnościowych. Dzisiaj, konto oszczędnościowe, na którym ja miałam pieniądze, płaci mi 7,3%, chyba z tego co pamiętam, rocznie. Czyli tracę. Tak, tracę. Z drugiej strony, obligacje skarbowe indeksowane inflacją, no to można powiedzieć: no w zasadzie, tracisz mniej, a wręcz potencjalnie zarabiasz, jeżeli będzie otoczenie spadających stóp procentowych, a ty sobie zaklepiesz wyższe, wyższe, wyższe odsetki z obligacji, nie? Także tak to, tak to wygląda. Dobrze, jedźmy dalej. Arkadiusz pyta co według symulacji może dać większą stopę zwrotu od portfela 80-20 opartego o IKE, gdzie mamy 100% MSCI, ACWI i rebalansujemy te oblig to obligacjami skarbowymi. Yy, po, yy, to teraz powiem tak, dla tych, którzy nie rozumieją w ogóle o czym Arkadiusz powiedział. Czyli mamy taki portfel, który składa się w 80% z akcji, a w zasadzie nawet nie z akcji, tylko w 80% z ETF-a na akcje, to jest MSCI, ACWI, All Countries World Index, czyli tak naprawdę akcje z całego świata, tak? indeks akcji z całego świata i 20% mamy w obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją. No To jest w zasadzie taki portfel modelowy, bym powiedział, który my pokazywaliśmy też właśnie w tej, w tej prezentacji o trzech portfelach pokonujących inflację sprzed roku, tak? Tam pokazywaliśmy taki portfel, gdzie mamy jeden ETF na akcję i resztę trzymamy w obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją. Bardzo dobry portfel. Jeżeli trzymasz go w oparciu o IK, rozumiem, że na IKE masz co? Masz, musisz mieć dwa IKE, bo na jednym IKE masz obligacje skarbowe, a na drugim IKE masz e, ETF akcyjny, bo nie możesz mieć na jednym IKE akcji i obligacji skarbowych. Nie możesz. I teraz pytanie, jak to rebalansować? Co z IKE wypłacisz częściowo pieniądze? Nie wypłacisz. Czyli w teorii ten portfel, który zaproponowałeś, jest super w teorii, a w praktyce on jest łatwo nierealizowalny. Dlatego, że musiałbyś mieć dwa IKE, a możesz mieć tylko jedną, chyba że z partnerką życiową, że tak powiem, macie dwa IKE ale nadal jest problem w przeprowadzaniu rebalansingu w obrębie takiego portfela, bo przecież nie przelejesz środków z jednego IK na drugie, nieprawdaż? Eee, więc tak troszkę, że tak powiem e, pokrętnie, ale myślę, że było to wartościowe odpo ta, ta, ta odpowiedź. Maciej pyta, co sądzisz o podziale poduszki pomiędzy EDO i ROD? W razie potrzeby skorzystania z poduszki, taniej skorzystać z obligacji czteroletnich. Dobra, to Maciej, podsunę ci, e, podsunę ci pewne rozwiązanie. A co sądzisz o tym, żeby mieć tylko EDO, Eee, a trzymać na kontach oszczędnościowych tylko małą część tej poduszki. Dlatego, że ogólnie w przypadku większości poduszek finansowych jest tak, że to są środki na czarną godzinę i my z nich niekoniecznie korzystamy. Dlatego, że nadal zarabiamy. Czyli można by było z tej części gotówkowej ewentualnie korzystać w takim stopniu, to sam musiałbyś zweryfikować, w takim stopniu, w jakim ty podbierasz z tej poduszki pieniądze, czy na przykład, nie wiem, 10% tej poduszki Masz na koncie oszczędnościowym. A resztę masz, którego, uwaga, na koncie oszczędnościowym, którego oprocentowanie w zasadzie może być e, identyczne albo nawet wyższe niż oprocentowanie obligacji w pierwszym roku. A resztę masz w obligacjach dziesięcioletnich. Bo jest wysoka szansa, że zarabiając cały czas, nawet jeżeli skorzystasz z tej części gotówkowej poduszki, to po prostu ją kolejnym miesiącu uzupełnisz z tych środków, które zarabiasz po prostu z nadwyżek finansowych, nie? Czyli jak skorzystajesz z poduszki, to uzupełnisz tą część gotówkową. A może się okazać, że po prostu tej większości, które masz, którą masz w obligacjach dziesięcioletnich, w ogóle nie musisz ruszać. A z drugiej strony fajnie jest, bo jednak ta marża jest wyższa na tych obligacjach dziesięcioletnich. Bo na czteroletnich obligacjach masz marżę jeden punkt procentowy powyżej inflacji, a z kolei na dziesięcioletnich masz 1,25, tak? powyżej inflacji. Poza tym w dziesięcioletnich, w czteroletnich odsetki są wypłacane chyba na bieżąco, a w dziesięcioletnich ci się kumulują. Nie? Więc jakby ta kula śniegowa tam nabiera tempa. Bo w kolejnym roku masz też odsetki od setek z poprzedniego roku i tak dalej. Nie? A także to, to, to może mieć sens. Takie podejście może mieć sens. Więc tak cię trochę szczelendżowałem twój sposób myślenia, co nie znaczy, że zaproponowałeś złe rozwiązanie. Gdzie i jak budować portfel? Jak tym dobrze zarządzać? Odsyłam do tej prezentacji trzy portfele pasywne pokonujące inflację i zachęcam również do tego, żeby jednak mimo wszystko rozważyć uczestnictwo w szkoleniu Atlas Pasywnego Inwestora, bo tam rozklepujemy ten temat bardzo, bardzo szeroko i pokazujemy wszystkie możliwe opcje, z których można skorzystać. Trochę też to zależy od tego, czy chcesz budować portfel w taki sposób w pełni zautomatyzowany, że ty tylko przelewasz, ustawiasz stałe zlecenie w złotówkach na przykład, a co miesiąc te złotówki gdzieś lecą i za nie się kupują na przykład ETF-y, e, czy jesteś skłonny wykonywać samodzielnie transakcje, bo w tym pierwszym podejściu na przykład możesz skorzystać z usług robodoradcy, e, robodoradca e, Finax, o którym wspominałem, czy robodoradca Ion, e, są jeszcze inne rozwiązania w tej chwili już dostępne na polskim rynku, jest chyba portu, e, i kilka tam innych, ale dopiero, że tak powiem, raczkują. Finax jest chyba takim najbardziej znanym. No ale oczywiście doradca za swoje usługi pobiera opłatę, więc to zmniejsza twoją stopę zwrotu, albo możesz inwestować sam na przykład, tylko że musiałbyś otworzyć konto w biurze maklerskim, nauczyć się kupować TTF, wymieniać waluty oczywiście za pośrednictwem biura maklerskiego albo je tam przelewać. Więc powiedzmy, trochę więcej pracy jest, ale. Tam, gdzie jest twoja praca, no to nie ma tego kosztu związanego z obsługą przez robotradcę, więc no, to każdy musi wyważyć to sam. E, pokazywaliśmy to bardzo szczegółowo w tym o trzech portfelach, więc można tam sobie sięgnąć i zerknąć. Ehm. I zapyta, jak od, technicznej strony, jak od technicznej strony wygląda zakup i sprzedaż akcji, obligacji na koncie IKE? Mam IKE i IGZE, ale nie wiem, jak to ugryźć. Czy sprzedaż akcji jest traktowana wtedy jako wypłata środków? Nie, 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 nie. Zacznijmy od końca. Albo inaczej, zacznijmy od tego. Wpłacasz pieniądze na konto IKE i IGZE w ramach limitów, które. Są dostępne w danym roku, tak? czyli możemy pewną kwotę wpłacić, więcej nie możemy wpłacić. Tak? Wpłacamy tą konkretną kwotę albo niższą, nie ma znaczenia, możesz dokonywać dowolną ilość wpłat w ciągu roku, grunt, żeby nie przekroczyć tego limitu rocznego. I teraz te pieniądze trafiają na Twoje konto, załóżmy IKE. Teraz pytanie, w jakiej formie Ty masz konto IKE prowadzone, bo jeżeli masz konto IKE w biurze maklerskim, to wtedy rzeczywiście możesz kupować akcje czy etf -y akcyjne, czy etf -y obligacyjne, możesz kupować przez biuro maklerskie. Składać zlecenie zakupu, kupujesz. Jak chcesz krok po kroku wiedzieć, jak to robić, to zapraszam na blog z kolei Artura Wiśnieńskiego na stockbroker.pl, bo tam były takie poradniki, jak krok po kroku wykonywać tam, składać zlecenia zakupu właśnie ETF-ów, tak? Czy jak po kroku, po kroku wymieniać waluty, więc tego typu poradniki również w internecie są normalnie bezpłatnie dostępne. Więc musiałabyś mieć konto w, w formie rachunku maklerskiego, konto IK. No wiadomo, że konta IK mogą być w różnej formie. Tak mogą być w formie na przykład kont... W funduszach inwestycyjnych, mogą być w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, mogą być w formie na przykład po prostu zwykłej lokaty bankowej, tak? Czyli środki są przechowywane po prostu w gotówce. Mogą być w formie na przykład konta IKE obligacyjnego, pozwalającego kupować obligacje skarbowe, więc po prostu trzeba wiedzieć przede wszystkim, gdzie to konto masz. Teraz jak sprzedajesz te akcje na tym koncie, no to przecież ty nie wypłacasz tych środków. Te środki trafiają z powrotem na konto IKE razem z zyskiem. I ty możesz za to kupić kolejne akcje. Jakby to, co jest korzyścią na koncie IKE, to, że nie ma tam podatku od zysków kapitałowych, jeżeli nie wypłacasz tych pieniędzy przed tym wiekiem. Chciałem powiedzieć emerytalnym, ale tam trochę, trochę inny wiek jest chyba poziom wieku, już nie pamiętam. 60, chyba 60 rok życia dla kobiet, tak? Ale z głowy mówię, więc jakby nie pamiętam, proszę mnie nie, nie, nie łapać, proszę sprawdzić. Więc jeżeli nie wypłacasz wcześniej, no to możesz obracać tymi pieniędzmi tam, pomnażać je. Bez żadnego podatku, tak? Także to nie jest traktowane jak wypłata środków. Musiałabyś złożyć dyspozycję wypłaty środków z konta IKE po prostu, żeby, żeby, żeby te pieniądze stamtąd wypłacić. Więc odpowiadając, nie jest to traktowane jak wypłata środków. Jedźmy dalej. Czy warto odpłacić kredyt w euro? Niski koszt kredytu około 4%. No właśnie. To teraz tak. Warto czy nie warto? Warto zdejmować, z, powiem Ci z mojej perspektywy, nie trzeba się ze mną zgadzać. Ja traktowałem kredyt hipoteczny jako. Ja w ogóle nienawidzę kredytów. Dla mnie to na, posiadanie kredytu hipotecznego w 2012 roku branego, tak, w 2012 roku brałem kredyt, i ja go spłaciłem w 2015 roku. Natychmiast jak mogłem go spłacić bez płacenia dodatkowej prowizji. Dlaczego? Dlatego, że nie chciałem mieć. Kredytu na głowie. Po prostu dla mnie było to obciążenie psychiczne. I teraz są różne osoby. Dla niektórych to nie jest obciążenie psychiczne, więc w zasadzie można powiedzieć, że przy takich niskich kosztach kredytu: Ja bym wolał coś z tymi pieniędzmi robić innego, niech one sobie zarabiają, tak? Nawet zobacz, nawet podam ci taki przykład. Nawet włożyć to w obligacje skarbowe nie? i sobie zagwarantować trochę wyższe odsetki, nie? i jakby tyle. Oczywiście masz ryzyko walutowe, które też trzeba uwzględnić, nie? że jakby polski złoty może się osłabiać do euro w długim horyzoncie czasowym, i co wtedy? Ja grałem w 2012 roku po coś takiego, biorąc kredyt w euro, że zakładałem, że w Polsce w trakcie trwania tego kredytu zostanie, zostanie waluta euro wprowadzona. Więc zakładałem, że ja będę wygranym na tym kredycie w ogóle. Nie? Oczywiście to się nie ziściło. No, psychicznie na tyle mnie ten kredyt obciążał, że wolałem go spłacić, nawet jeżeli to było nieoptymalne z matematycznej. Matematycznego punktu widzenia. Ale ja zaryzykuję stwierdzenie, że dzięki temu, że ten kredyt spłaciłem, to uruchomiło, uwolniło też moją głowę na tyle, że byłem w stanie. Zresztą to nie była tylko moja głowa, tylko też mojej żony, która ma bardzo takie asykuracyjne też podejście do, do kredytów, do długu ogólnie. E, uruchomiło to, jakby te wolne moce przerobowe w mojej głowie na tyle, że od tamtego czasu świetnie, że tak powiem, pomnażam pieniądze, nie? To też mnie zmotywowało, bo się pozbyłem dużej gotówki po prostu, więc to mnie też zmotywowało do zarabiania większej, większych pieniędzy, nie? Żeby znowu odbudować te oszczędności. A więc jakby różne są scenariusze, no każdy musi to dopasować do siebie, naprawdę. tu nie ma, tu nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Artur pyta, dlaczego preferujecie ETF-y? Przecież to nic innego jak niskokosztowe fundusze. A co się stanie z jednostkami, jak moda na nie się skończy, nastąpi odpływ kapitału. Nie lepiej akcje z betą poniżej 3. Zobacz, akcje zapraszam, możemy podyskutować. Ja również inwestuję w akcje, głównie na rynku amerykańskim, kanadyjskim i brytyjskim. Akcje naprawdę. Świadoma selekcja akcji naprawdę wymaga olbrzymiego zaangażowania. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie, to A nie zna się, B kłamie. C jest ignorantem. I teraz, jeżeli ktoś uważa, że ryzyko jest takie same takie samo w, w inwestowania w pojedyncze, w akcje pojedynczych spółek versus inwestycja w szeroko zdywersyfikowany indeks, no, to się po prostu myli, no. A co to znaczy moda na ETF-y? Ta moda na ETF-y trwa od 30 lat. To, że ETF-y są, przepraszam, 40 paru. A to, że ETF-y są tak mało popularne w Polsce, to wynika z tego, że nikt nie ma interesu w ich promowaniu. Mówiąc zupełnie wprost, bo towarzystwa właśnie funduszy inwestycyjnych świetnie zarabiają, zarabiają na funduszach po prostu, które prowadzą, tak, gdzie opłaty wynoszą niby zostały obniżone do maksymalnie 2% rocznie, co nie jest prawdą, bo jak podolicie wszystkie inne koszty funduszy, to te opłaty są wyższe. A prosty ETF na indeks S&P 500 można mieć na przykład za 700% rocznie. Tak? No to po co przepłacać? I w kieszeni zostaje prawie 2% rocznie. Tylko na tym. A co więcej, aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne bezwzględnie, w długim horyzoncie czasowym przegrywają z prostymi indeksami, przegrywają z ETF-ami, mają po prostu gorsze wyniki. Czyli nie to, że macie gorsze wyniki, co jest pochodną opłat, które pobierają, oczywiście też, to jeszcze ponosicie olbrzymie opłaty, nie? Selekcja akcji to jest aktywne inwestowanie. Większość z nas, większość ludzi pracujących, którzy nie chcą, żeby inwestowanie było ich konikiem, tylko robią to przy okazji. Nie chcę inwestować aktywnie, zapewniam. I jakby ja całkowicie to podejście rozumiem. Sam w ogóle coraz mocniej migruję z podejścia aktywnego w kierunku inwestowania pasywnego, właśnie dlatego, że wiem, ile to czasu i energii pochłania. Pytanie, czy będzie do pobrania prezentacja? Zróbmy tak, że będzie. Zróbmy tak, że będzie, tylko musimy sobie wymyślić, gdzie ona będzie. Zróbmy tak, że wstawię pod filmem na YouTube link. Do pobrania prezentacji, w opisie filmu będzie po prostu, dobra? Czyli ten film, jeżeli ktoś ogląda na YouTubie, to będzie miał dostęp do tego filmu i pod nim znajdzie się również link do prezentacji. Nie ma żadnego problemu. E, poproszę też Artura, żeby w swojej prezentacji za tydzień podał wam ten link. Może tak będzie najprościej. E, także tak zróbmy. E, muszę zapamiętać. E, Jacek, jak jesteś w tle, to zanotuj proszę dla mnie, żeby, żeby prezentację udostępnić, dobra? E, dzięki. E, Sławomir pyta, a pod kątem poduszki, jaka część inwestycji? Yy, yy, aha, a pod kątem poduszki, jako część inwestycji, lepiej EDO czy ET, etf, ETF TBSP, yy, czyli ETF BETY. Wiesz co, ja uważam, że lepiej EDO, no yy, tak mi się wydaje, nie? Yy, bo TBSP, no. Ja bym wszedł. W, no do, dobre pytanie, kurde, zadałeś w sumie, jakby się tak zastanowić, ale wolałbym y, jakby gwarantowany kapitał plus y, y, w zasadzie znane odsetki, czy ta inflacja plus marża po prostu gwarantowana i niech to się, że tak powiem, w tych edo odkłada, nie. Ja bym tak zrobił. Ale oczywiście, ilu inwestorów tyle podejść do inwestowania. Yy. Yy, znaczy, w sensie ja mówię ja, bym, ja mówię, ja bym tak zrobił sławek, a tak naprawdę ja tak nie robię, nie? Bo ja z kolei mam yy, część gotówkową, mam po prostu w gotówce na kontach oszczędnościowych i jak y, uważam, że jest dobra yy, cena dolara, to po prostu wymieniam na, na dolara amerykańskiego i za, to, yy, za tego dolara inwestuję. Yy, no. Także ja de facto obligacji skarbowych nie mam, to znaczy, przepraszam, mam, bo moja żona ma konto Ike ale to jest chyba poniżej 1% naszego kapitału łącznie, kapitału, który mamy zainwestowany. Ma IK obligacje i tam inwestuje coroczne te wpłaty w formie właśnie obligacji. No ale to znowu kłania się asekuracyjne podejście, nie? Nie ma nic złego w asekuracyjnym podejściu swoją drogą. Jeżeli chce potencjalnie zainwestować, pyta Martyna, w ETF, który wybrać, jak dopasować plan finansowania do siebie. No właśnie, plan inwestowania do siebie. No właśnie. I to jest puszka Pandory. Tym bardziej zapraszam na drugi live, live, który będzie prowadzony przez Artura na temat budowy portfela inwestycyjnego i tym bardziej cię zapraszam Martyna do obejrzenia live'a tego sprzed y, roku, trzy portfele inwestycyjne Dobrze broniące się przed inflacją, tak to się chyba nazywało, czy chroniące przed inflacją. Nawet na YouTube, jak wpiszesz, to ci to znajdzie. Zobacz sobie tą prezentację, jeżeli nadal będziesz potrzebowała więcej wiedzy na ten temat. Tam pokazywaliśmy różne portfele i pokazywaliśmy ich skład, więc tam były konkretne ETF-y. Pamiętaj, nie kopiuj, tylko obejrzyj, zastanów się, sprawdź, czy to pasuje do Twojego profilu. A, y, czy do twoich preferencji, można bardziej powiedzieć, niż profilu. I jeszcze y, to, co jest istotne, jeżeli będziesz chciała więcej wiedzy, no to po prostu zapraszam do Atlasu Pasywnego Inwestora. Ogólnie zapraszam na wszystkie wieczory Pasywnego Inwestora i powinnaś mieć wiedzę, y, która w, podczas tego czwartego spotkania po, pomoże nam podyskutować na ten temat. Także bardzo zapraszam. Grzegorz pyta, czy dobrym pomysłem jest trzymanie pieniędzy, których potrzebujemy w krótkim terminie do 5 lat, na obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją zamiast na lokatach bankowych. Tak jak pokazywałem, moim zdaniem tak. To jest właśnie poduszka finansowa, ewentualnie nadwyżki, które lokujemy po prostu w formie obligacji po to, żeby mieć gwarancję, że nie utracimy kapitału, w sensie, że ten kapitał będzie maksymalnie chroniony, tak, bo jeżeli potrzebujemy na przykład w cudzysłowie 100 tysięcy czy 300 tysięcy na zakup mieszkania za 3-4 lata, to załadujmy rzeczywiście w obligacje skarbowe indeksowane inflacją, żeby tutaj przed inflacją maksymalnie móc uchronić. Nie ochronimy prawdopodobnie w 100%, ale żeby maksymalnie móc uchronić i tyle po prostu, tak? A, a nie ryzykujemy tego, że, że stracimy, że ten kapitał się zmniejszy po prostu. No te, te 300 tysięcy, które włożyliśmy, na pewno wyciągniemy z jakimiś tam odsetkami, nie? Oczywiście, jeżeli ktoś zakłada upadek państwa polskiego w tym czasie i tak dalej, no to wiadomo, że. No nie ma takiego stuprocentowego bezpieczeństwa nigdy. Mówimy o e, wysoce prawdopodobnym scenariuszu e, bezpieczeństwa tego kapitału, tak bym powiedział. E, Sylwester, inwestowanie na emeryturę w formie IKX. -e. Czy warto mieć oba? Jeśli tak, to czy powinny być w różnych bankach, na przykład ze względu na bezpieczeństwo? Musiałoby być jakieś naprawdę systemowe grube wydarzenie, żeby się tym jakoś przejmować. Jeżeli lepiej się będziesz czuł mając w różnych miejscach, to mniej w różnych miejscach. To zawsze tak działa, nie. E, czytaj, jeżeli taka obawa się u Ciebie pojawia, to prawdopodobnie jest ona w jakiś sposób uzasadniona, bo to jest twoja obawa. Nie? Ja bym się nie bał. Znaczy mogę mieć w jednym banku. E, ja mam IKEX w, w jednej instytucji. W, tym domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska, w Banku Ochrony Środowiska, czyli w Bosie tak zwanej. Tam mam IKX w formie maklerskiej, rachunku maklerskiego po prostu. Dobra, chowam. Patrzę dalej. Połowę komentarzy dopiero przeszliśmy. Pytanie, no dobrze, ale jak chcecie, jak jesteście, to możemy jechać. Plecha pyta: czy w części obligacyjnej poduszki bezpieczeństwa dopuszczalne są obligacje na IK obligacje czy nie? Czy w części obligacyjne poduszki bezpieczeństwa dopuszczalne są? Tak, IK obligacje to są. Słuchaj, po pierwsze kluczowe pytanie, które zadajesz, czy są dopuszczalne. Ja mówię, to jest wszystko twoja decyzja, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, powiedzmy, jeżeli twoja poduszka wykracza poza IKE obligacje, no to musisz gdzieś trzymać sobie arkusz, w którym będziesz wiedział, gdzie część poduszki leży i gdzie druga część poduszki leży, tak? No, ja uważam, że to nie jest problem, żeby sobie tym w ten sposób zarządzać, więc tak, oczywiście, że jeżeli mamy konto i obligacji, to zdecydowanie lepiej mieć tam te ob obligacje skarbowe. Dlaczego? Dlatego, że one jakby mamy tą tarczę podatkową, tak? Nie zapłacimy podatku yy, belki. Z drugiej strony yy, jeżeli to jest poduszka finansowa, to znaczy, że ty zakładasz, że będziesz mógł z tego skorzystać. I pytanie, ok? Jak trzymać to na koncie IKE, skoro zakładasz, że prawdopodobnie nie będziesz tego wypłacał? Z trzeciej strony ci powiem, znaczy w sensie, no musiałbyś konto IKE przed czasem yy, zlecić z niego wypłatę, tak? Z całego kapitału po prostu, nie? Bo chyba konto IKE nie można częściowo zlikwidować, tylko trzeba zlikwidować w całości. Gdybyś miał taką potrzebę, żeby sięgnąć do tej poduszki. Z trzeciej strony, tak jak mówiłem, jeżeli zakładasz na przykład, że Okej, okay, mam poduszkę, ale tak naprawdę i tak jest małe prawdopodobieństwo, że z niej skorzystam, więc tylko jej część będę się trzymał na koncie oszczędnościowym, tak, tą, z której mo mogę skorzystać, a większość będę trzymał po prostu na koncie IK obligacje, bo i tak zarabiam i tak dalej, nie spodziewam się, że utracę źródło zarobków, no to czemu nie, też tak można, nie? No. Twój, twój wybór, twoja wola. Ja tam najbardziej lubię nie płacić podatków, jeżeli mogę nie płacić podatków, bo to są zaoszczędzone pieniądze po prostu, nie? W sensie takim, to są pieniądze, które dalej mogą pracować. Jak zapłacę urzędowi skarbowemu podatek od zysków kapitałowych, no to już go zapłaciłem. Nie? Swoją drogą wielu inwestorów potrafi optymalizować swoje podatki tak, żeby y y osiągać straty ze swojego inwestowania, które później po prostu rozliczają. Jak mają zyski w kolejnych latach, to mogą rozliczać straty z lat poprzednich i to też jest taka praktyka, którą można robić. Yy, po, w ogóle w Stanach no, to jakby nawet taki termin istnieje, który się nazywa tax harvesting, tak? tax loss harvesting, a, czyli hodowanie strat podatkowych właśnie po to, żeby mieć z czego później przyszłe zyski rozliczać. Nie? Ale to temat na inne spotkanie, na zupełnie inne spotkanie. Yy. Marek pisze: Mam półtora miliona i szukam dobrego miejsca do inwestowania pasywnego, gdzie mogę najlepiej zainwestować, Twoim zdaniem. To by była rekomendacja inwestycyjna. Ja takich rekomendacji nie udzielam. Ja mam milion złotych zainwestowany w Finaxie. Można podejrzeć mój portfel. Finax.eu ukośnik.pl ukośnik szafi. Mam tam, tak? Ale ja mam niższą opłatę w Finax, dlatego że jestem członkiem, uczestnikiem klanu finansowych Ninja, a tam mamy taką zniżkę. Że mamy opłatę wynoszącą 0,6% rocznie. I tam mam część mojego portfela inwestycyjnego, również w formie dywersyfikacji. Nie? No, ja na Twoim miejscu, gdybym ja był na Twoim miejscu, to przede wszystkim bym się zastanowił, w co ja chcę zainwestować, a później szukałbym miejsca, które pozwoli mi to zrobić najniższym kosztem. Czyli na przykład jakiegoś biura maklerskiego, które jest tanie. Nie? I pytanie, czy to jest kwota, którą chcesz zainwestować jednorazowo, czy podzielić na transze, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby ileś tam wątków, nie? Tak, myślę, że bardziej w co, a dopiero później gdzie. Tak bym, tak bym do tego podszedł. Czyli na przykład, jakie etf y wybrać, jak ten portfel powinien być skonstruowany. Magda pyta: Cześć, Magda, gdzie inwestujesz poza rynkiem macierzystym, tak żeby łatwo rozliczać podatki, jak i broker zagraniczny? Okej, okay, dobra, nareszcie pytanie do mnie, tak, w sensie o mój portfel. Ja inwestuję przede wszystkim przez rachunek maklerski w Interactive Brokers. Przy czym, jeżeli zakładacie konto, to jest amerykańskie biuro maklerskie, które również działa w Unii Europejskiej przez kilka oddziałów. W zasadzie dla nas dostępne są dwa oddziały. Jeden jest na Węgrzech i teraz pewnie większość z Was mówi: Brr, Węgry. E ale w RepoZorom to wcale nie jest zła jurysdykcja, jeżeli chodzi o ochronę, takie taki, gwarancje dotyczące ochrony kapitału, bo tam jest do 100 tysięcy euro chroniony kapitał, a z kolei ja mam w konto w drugim oddziale, bo ja właśnie reaguję, w Węgry, nie chcę mieć nic, nic wspólnego z Węgrami. I mam konto w oddziale w Irlandii w Interactive Brokers, i tam z kolei zakres ochrony jest chyba 20 tysięcy euro albo 25 tysięcy euro. Nie? To tak mówię, jeżeli chodzi o te gwarancje podstawowe. Oczywiście mój portfel jest dużo, dużo, dużo grubszy, jak rozliczam podatki? Rozliczam podatki w taki sposób, że jest między innymi taki serwis, który się nazywa podatek Można sobie wyeksportować wyciągi od brokera, czyli lista transakcji, listę otrzymanych dywidend. I wgrywa się je w formie plików CSV do podatek giełdowy, czy podatki giełdowe. Zaraz wam powiem poczekajcie, tylko sprawdzę. Podatek, podatek giełdowy, podatek giełdowy.pl taki serwis i tam można to wgrać i dostajemy ładny raporcik, ile mamy zysku z tytułu obrotu na akcjach, ile mamy zysku z tytułu, z tytułu dywidend, itd, tak i tak dalej, i tak dalej, czy nawet od odsetek od dodatniego salda na koncie u brokera. To taka ciekawostka, bo w Interactive Brokers Interactive Brokers, na przykład, jeżeli utrzymujecie tam dodatnie saldo w polskich złotych czy w walutach obcych, to Wam płaci odsetki, po prostu, również z tego tytułu. Więc trochę tak jest, że ten kapitał nie leży tam na próżno, nie? nawet jeżeli nie jest zainwestowany. Uwaga, dla kapitału, odsetki w złotówkach są płacone powyżej 400 tysięcy złotych, jeżeli ktoś ma u brokera. To dopiero powyżej takiego kapitału pierwsze 400 tysięcy złotych jest nieoprocentowane. Nie jest to tak dobrze jak w polskich bankach, ale jeżeli komuś zależy na tym, żeby, żeby kapitał u brokera trzymać z różnych powodów, bo na przykład zaciąga kredyt, margin i tak dalej, to, to może być to ciekawe rozwiązanie. Chyba odpowiedziałem na to pytanie. Jedziemy dalej. Martyna. Powiedzmy, że miałby pan 400 tysięcy euro na koncie. Jaką część z tych pieniędzy zainwestowałby pan i w co? Dziękuję za live, był świetny. Dziękuję ci, Martyna, za ciepłe słowa. To teraz tak. Po pierwsze, disclaimer będzie, zastrzeżenie. To, że ja powiem, w jaki sposób ja bym zainwestował te pieniądze, to. Proszę się tym nie sugerować, bo ja mam zupełnie inny zestaw doświadczeń niż ty, tak, czy niż ktokolwiek inny. Ja, mój portfel wygląda dzisiaj tak, że, i teraz wam jakby pokazać, wam nie pokażę, bo jest z kwotami, ale powiem wam to, już wam mówię, 59,2% to są akcje świat, akcje indywidualnych spółek, 23,5% plus 11,5%, czyli 34,6%. 34,6% to są ETF-y, zarówno akcyjne, jak i obligacyjne. I reszta kapitału to jest w zasadzie gotówka bądź ekwiwalenty gotówki. Nie? Czyli łącznie 6, 7, 8, około 8% w tej chwili to jest, to jest gotówka. I teraz tak, ja generalnie chcę być zainwestowany w większości, czyli ja już, ja już w klanie finansowych Ninja bardzo skrupulatnie pokazuję mój portfel, nawet pokazuję tam skład tego portfela do poziomu pojedynczych akcji i wielkości tych pozycji akcyjnych, ale generalnie tam też przeprowadzam live, y, na których mówiłem, że jakby dla mnie taki stan optymalny to jest, że ja jestem zainwestowany w 95%. Można powiedzieć, że się zbliżam do tego w tej chwili, tak, bo mam 8% gotówki, E, powinienem mieć e, w takim maksymalnym scenariuszu 5% gotówki. W zasadzie to jest, można powiedzieć, e, dwa razy tyle. Powiedzmy, no dobra, już nie będę wnikał, e, z czego to wynika, ale generalnie 5% gotówki, powiedzmy, e, e, a resztę chciałbym mieć zainwestowaną w taki sposób, że połowa to są akcje, a połowa to są ETF-y. Czyli połowa pasywnie, połowa aktywnie. I jeszcze dzieliłem ten swój portfel w taki sposób, że w tej części aktywnej. Chce mieć połowa to są spółki wzrostowe, a połowa to są spółki dywidendowe. I z kolei w części ETF-owej też podobnie. Przy czym ja jestem dosyć specyficzny, bo inwestuję w ETF-y amerykańskie, a nie ETF-y europejskie. Także z tego powodu, że one płacą dywidendy z jednej strony, a z drugiej strony dywidenda z ETF-ów amerykańskich wbrew pozorom jest lepiej opodatkowana. W, dla polskiego klienta, jeżeli ma ETF-y amerykańskie, a nie ETF-y europejskie. To jest taki powszechny mit, który jest powtarzany też, że lepiej mieć ETF-y akumulujące w Europie. Owszem, lepiej mieć je w Europie versus ETF-y wypłacające dywidendy w Europie, ale tak naprawdę efektywne opodatkowanie, jeżeli kiedykolwiek będziemy chcieli te ETF-y sprzedawać, będzie niższe. W przypadku ETF-ów amerykańskich, które wypłacają dywidendy, bo to tam mamy 19% efektywnego podatku, a w przypadku ETF-ów akumulujących w Polsce, które kiedyś będziemy chcieli sprzedać, od otrzymanych dywidend płacimy 15% podatku u źródła amerykańskiego i jeszcze później 19% zysków kapitałowych od tych pozostałych 85%, które otrzymaliśmy. Wiem, że trochę zamotałem, ale myślę, że te osoby, które wiedzą o co chodzi, to się zorientowały, więc chciałem tylko taki przekaz szerszy. Dać. Więc ja dzisiaj bym zainwestował pewnie w taki sposób, że pół na pół w akcje indywidualnych spółek, a pół na pół, a drugą połowę w ETF-y. Ale akcyjne, akcyjne przede wszystkim. Ale to ja. Absolutnie nie trzeba się ze mną zgadzać. Agata pyta, czy będzie możliwość tutorialu, jak założyć portfel krok po kroku? Nie wiem, jak się za to zabrać z praktycznej strony. A dla pasywnego inwestora, naprawdę, jest takie szkolenie. Będziemy otwierali nabór do niego 17 kwietnia, wtedy kiedy będzie ostatni live, i wtedy też więcej o tym szkoleniu powiemy, bo tam jest dokładnie. On jest skonstruowany właśnie po to, żeby osoby, które nie mają żadnej wiedzy, krok po kroku przeprowadzić przez proces budowy portfela. Ja swoją drogą zachęcam do wejścia na mojego bloga i posłuchania podcastów, które, dwóch ostatnich odcinków podcastów, najświeższe wpisy na blogu jak oszczędzać pieniądze.pl, gdzie rozmawiałem z osobami, które są absolutnie Wentami atlasu pasywnego inwestora, i posłuchać, bo to są osoby, które były kompletnie zielone w momencie, kiedy przystępowały do tego szkolenia, posłuchać, co one opowiadają o swojej drodze inwestycyjnej, na ile im takie szkolenie w głowie poukładało. Teraz tak, jeżeli nie chcesz uczestniczyć w szkoleniu, postaramy się udostępnić listę bezpłatnych materiałów, z których można się samodzielnie uczyć. Bo szkolenie jest płatne, oczywiście, ale. W internecie są bezpłatne materiały, które można, przez które można się przekopać po to, żeby się nauczyć konstruować swój portfel. Myślę, że najwięcej takich materiałów znajdziecie na e, blogu Jacka Lemparta, systemtrader.pl e, i na blogu Artura Wicieńskiego, stockbroker.pl. Poważnie, polecam przekopać się przez te materiały. U mnie też trochę było, ale mniej. Ehm, czy lepiej zamiast samego SP 500, zainwestować w SP Nasdaq i Dow Jones po jednej trzeciej? <noise> czy lepiej. Lepiej z jakiej perspektywy lepiej dla kogo? Ja ci powiem tak, pokazywałem pokazywałem taki miks portfela, w którym zamiast inwestować w S&P 500, inwestujemy w top, czyli nie w top 500 spółek amerykańskich, tylko w top 200. Jeden ETF jest dywidendowy, amerykański. Podam go, bo to ja tak inwestuję, więc mówię o moim sposobie inwestowania. To jest SCHD. To jest Szwabsa na spółki dywidendowe ETF, 100 spółek dywidendowych, a drugi to jest ETF na indeks NASDAQ 100, czyli 100 spółek. Tylko ja kupuję nie QQQ, tylko QQQM. Czyli Invesco QQQM. Ehm, dlaczego? Bo jest tańszy, bo jakby ma niższe opłaty po prostu. Ehm, względnie nowy ETF, ale to jest dokładnie to samo co QQQ, jeśli chodzi o skład. Dokładnie jeden do jednego, więc e, jakby różnic nie ma. E, Dow Jones? Nie wiem. Ja osobiście bym, ja się, powiedziałem ci moją strategię. No ja inwestuję w CHD plus QQQ, no i to jest to. Jest to. Nie? W sensie w zupełności mi to wystarcza i daje to, historycznie dawało to lepszą stopę zwrotu niż inwestycja w indeks SP500. Z czego to wynika? Może, możemy się zastanowić. No, wynika to między innymi z tego, że jeżeli inwestujesz, zobacz, jeżeli inwestycja w indeks SP500 daje ci lepszą stopę zwrotu niż inwestycja w cały rynek amerykański, czyli powiedzmy indeks, tam jeszcze Russell dołożyć i jeszcze tam jakieś małe s, y, mikrospółki, y, albo coś typu właśnie Wilshire 5000, czyli taki indeks 5000 spółek. Y, no to SP 500 wypada pod względem wyników tej stopy zwrotu, wypada lepiej. Z czego to wynika? No bo 500 największych spółek to jednak są spółki, które są ponadprzeciętne w jakiś sposób. No to pytanie, które u mnie się zrodziło, zanim doszedłem do takiego składu portfela, jest takie, skoro SP 500 jest tak świetnym indeksem, to czy istnieje subset, jakiś mniejszy subset? tych 500 spółek, który daje jeszcze lepsze wyniki, nie? I historycznie rzeczywiście kombinacja SCHD plus QQQM daje e, lepsze wyniki niż indeks S&P 500, nie? No, więc tak każdy taki pomysł inwestycyjny warto przetestować. Do tego właśnie służą narzędzia, czy to system trader, czy portfolio visualizer. Można sobie takie scenariusze swoje inwestycyjne posprawdzać, swoje założenia, zastanowić się, czy maksymalne obsunięcie takiego portfela nam odpowiada, czy on rzeczywiście, czy szarpriejszy o jego jest właściwy, i tak dalej. Co to są za współczynniki, to też jakby rozwijamy my w szkoleniu, bądź można sobie po prostu poczytać. W necie na ten temat. E, Maciej pyta, jak można zarządzać niebezpieczeństwem związanym z upadkiem brokerów, wojną i tak dalej. o poglądach znajomych po wybuchu wojny. E, e, generalnie. E, Jezu, miałem oddzielną całą prezentację o bezpieczeństwie brokerów. No generalnie jeżeli mówimy o środkach, które są, o papierach wartościowych, które masz na kontach brokerskich, to one są przypisane do ciebie co do, co do założenia, więc to nie jest żaden problem. Nawet w przypadku upadku biura maklerskiego, jakby tutaj w Unii Europejskiej obowiązują takie regulacje, że aktywa brokera są oddzielone od aktywów klientów, po prostu muszą być obligatoryjnie. Więc no jakby upadek biura maklerskiego nic nie robi poza taką smutną koniecznością, że ty musisz e, potwierdzić, e, bo najczęściej tak to się odbywa, potwierdzić. Czy ten stan, który zaraportował broker do jakiegoś likwidatora, stan Twojego rachunku markerskiego odpowiada prawdzie? To po pierwsze. A po drugie, zazwyczaj te papiery są po prostu przenoszone do innego brokera, który jest wyznaczany przez regulatora, kto ma to przejąć, albo w ostateczności mogą zostać sprzedane i otrzymasz kapitał. Ale generalnie, z tego co wiem, one są po prostu przenoszone między brokerami, także to nie jest. To nie jest problem. To, co jest problemem, no to polecam podcast z Anną Awduszcienko, który był nagrany u mnie, opublikowany u mnie na blogu. Anna jest z Ukrainy i ona bardzo szczegółowo opowiadała, co się dzieje w takiej sytuacji, kiedy dostęp do środków na kontach jest ograniczany i. no z jakimi, nazwijmy to, realiami musieli się borykać Ukraińcy na przykład, nie? I teraz no, można sobie wyobrazić, że no, w przypadku wybuchu wojny, no u nas może być podobnie. To nie chodzi o to, że środki przepadną. Środki raczej nie przepadną, bo jakby systemy raczej nie zostaną zniszczone, nie? W sensie dzisiaj mamy taki świat, że jakby te dane są w różnych miejscach i raczej nie zostaną tak łatwo utracone, ale to co może być, no może być odgórnie wprowadzone jakieś ograniczenie w dostępie do środków, czy możliwości przelewania y, tych środków za granicę i tak dalej. No więc lepiej się zatroszczyć y, zawczasu o coś takiego. No. Ja nie bez powodu inwestuję przez brokera zagranicznego no, y, od 2019 roku. Tak. Y, dalej. Z jakiego konta maklerskiego korzystasz oraz jak kupujesz akcje na rynku zagranicznym? Już mówiłem Interactive Brokers. Interactive Brokers oddział w Irlandii. To jest ten, z którego ja korzystam. Lećmy dalej. Co sądzisz o inpz Twierdzą, że opłaty są niskie i faktycznie za zarządzanie opłaty są stosunkowo niski, na niskim poziomie versus tradycyjne TFI. Mam wątpliwości, czy w samych funduszach nie ma ukrytych opłat. Dobra, to teraz ci powiem tak, maliniasty. Po pierwsze, bardzo dobrze, że inpz się w ogóle pojawiło, bo jest to przebłysk przebłysk nadziei, że TFI zaczną walczyć o klienta, ale niestety za tym przebłyskiem nadziei, a przypominam, że INPEZY tu istnieje chyba od 2018 czy 2019 roku, nie poszło nic dalej. W sensie żadne inne TFI na taki ruch się nie zdecydowały. Nie? Druga rzecz, to co jest, ja po pierwszym roku działalności czy nawet więcej, bardzo mocno krytykowałem INPZ-u, bo się okazało, że oczywiście masz coś takiego jak TER, czyli deklarowany poziom opłaty funduszu, tak? Total Expense Ratio, które jest teoretycznie na pół punktu procentowego w INPZ-u. A w praktyce to, co się liczy dla inwestora, to nie liczy się, jaki jest poziom opłat deklarowanych. Liczy się to i przy ETF-ach jest dokładnie tak samo. Liczy się to tak zwany tracking difference, czyli na ile daleko jest wynik danego funduszu od indeksu, który rzekomo ten fundusz naśladuje, tak? Czyli zawsze fundusz naśladuje jakiś indeks, na przykład S&P 500. I co z tego, że na S&P 500 ma się na przykład 10,5% stopę zwrotu, jeżeli ten fundusz, który naśladuje ten indeks i mówi, że pobiera pół punktu procentowego, tak naprawdę ma wynik 8,5% w danym roku. To znaczy, że kosztował u was 2%, nie? I to jest problem in PZU a przynajmniej był, bo wiem, że to się tam poprawiło, ale generalnie oni mieli gigantyczne rozbieżności w naśladowaniu indeksów, tak? Także to, to, to był ten problem, można powiedzieć, to była ta główna ukryta opłata z perspektywy inwestora, że osiągał gorsze wyniki niż indeks, który dany fundusz miał naśladować. A to wynikało też z kompozycji tych funduszy, nie? Bo one nie były takie stuprocentowo na przykład składające się z indeksu, tylko były jakimiś takimi miksami, że tam 10% gotówki, Coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, jakieś pozycje, jakieś słopy, i tak dalej. Więc no, jakby e, trzeba zawsze bardzo skrupulatnie patrzeć w strukturę takiego funduszu. <gry> I e, dla jasności, jak chcesz, maliniasty, to możesz to zweryfikować. Weź sobie, pobierz kartę produktów WinPZU na przykład z jakąś ekspozycją, oni mają taki MCIS, MCSI USA chyba mają, czy coś w tym stylu, naśladują jakiś rynek amerykański, jakiś taki indeks. Sprawdź sobie historyczne wyniki. Ja już pomijam, że niektóre fundusze tam zmieniły strategię w międzyczasie. No to to jest jakby grzech ogólnie em, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, że one często, gęsto po prostu zmieniają strategię. Ty inwestujesz w fundusz A, Mój przykład. Kiedyś inwestowałem właśnie w ubiegłym wieku inwestowałem w fundusz Top America, który miał inwestować na rynku amerykańskim, a jak miał słowe wyniki, to się przerobił na jakiś indeks małych i średnich spółek. Nie? Więc no, kompletna zmiana strategii inwestycyjnej po to, żeby tam spróbować podbić wyniki. No ale to jakby... Jeżeli ja inwestuję w konkretny sposób, to nie chcę, żeby strategia funduszu się po prostu zmieniała, nie? Jak z kwiatka na kwiatek skaczą po prostu. No dobra, tyle w temacie mam do powiedzenia. To można by godzinami na ten temat mówić, a też nie chcę jakoś strasznie przedłużać. Dwie godziny, pięć minut. Jedziemy dalej. Kończymy. Siedem komentarzy mi zostało, siedem pytań mi zostało i Myślę, że będę kończył. Maciej W. pyta, czy kredyt hipotyczny inwestycyjny, mieszkanie pod wynajem warto spłacić, jeśli mam środki, czy reinwestować w kolejną nieruchomość? Na przykład w moim przypadku zwykła lokata spłaca mi ratę odsetkową. to jeżeli tak jest i masz pomysł na to, jak zarabiać więcej na kapitale, i jak się lewarować i jednocześnie nie popłynąć, bo to to jest kluczowe, e, i się dobrze czujesz z tym lewarowaniem, bo tak jeszcze dodam do tego, w sensie, że ci to snu nie zarywa, no to dlaczego tego nie robić? To rób to. To jest twoja decyzja. Ja, ja tutaj nie mam nic do dodania. No. Nie, nie wiesz, Maciej, że otrzymasz od kogoś jakąś odpowiedź lepszą niż byłbyś w stanie sam wypracować. To jest moja, to jest moja odpowiedź do ciebie. Naprawdę. Słuchać siebie, rozumieć to wszystko. Jeżeli coś powoduje stres, starać się ten stres minimalizować. Życie mamy tylko jedno. Liczba zawałów pewnie też jest ograniczona w życiu, więc. Naprawdę z głową do tego podchodzić i nie wierzyć w to, że ktoś wyręczy nas z myślenia. Nie? Albo da nam gotową podpowiedź. Nie dam ci podpowiedzi. Nie wiem. W sensie takim, nie wiem, nie znam ciebie, więc trudno mi zasugerować jakąś odpowiedź. Ja mogę tylko mówić, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. Ja na przykład z kredytem hipotecznym czułem się fatalnie, ale na przykład z kredytem u brokera, z kredytem inwestycyjnym czuję się super. Czytaj, inwestuję za dolary, których nie mam. Ale mam zabezpieczenie w złotówkach, czyli tam mam pełne pokrycie w złotówkach, czyli biorę na siebie ryzyko walutowe, ale zakładam, że od czasu do czasu uda mi się te dolary kupić taniej. No i tak zresztą było. Kupowałem już po 4. Tam teraz, jak spadało ostatnio, to mi się coś kupiło przy 4,30, chyba zlecenie na 4,25 mi nie wpadło, nie? No ale. Jak dolar był za drogi, to nadal inwestowałem za granicą, kupując kolejne akcje do portfela i kolejne ETF -y do portfela, korzystając na przykład ze spadków w październiku dosyć mocno, ale bez pokrycia tego w dolarach. Nie? W sensie mam złotówki, ale nie mam dolarów, bo nie chciałem wymieniać na dolary, złotówek na dolary przy kursie dobijającym do 5 złotych. Więc takie ryzyko jestem w stanie wziąć na siebie. Więc jeżeli uważasz, że też jesteś w stanie, to, to śmiało, nie? E, dobra, Kamil pyta. Kamil pyta, czy moja wartość netto zmienia się płynnie? Powinna być brana pod uwagę do określenia wielkości poduszki versus nadwyżki do, do, do inwestowania. Zależy, jaki klucz przyjmiesz i zależy, w jaki sposób inwestujesz nadwyżki, bo jeżeli inwestujesz je na rynku akcji, to musisz zakładać, że ta wartość netto, ona jakby, nawet jeżeli jest duża, ale większość kapitału masz zainwestowanego w akcje, no to może przyjść taki czas, w którym e, e, rynki zjadą, i ty po prostu tych akcji nie będziesz chciał sprzedawać, bo będziesz wiedział, że za chwilę, czytaj rok, dwa, poczekam i rynek odbije. Tak? Czyli nie ma sensu teraz sprzedawać, bo po prostu z, z, sprzedam ze stratą. Nie? I owszem, jeżeli chodzi o płynność, że na przykład chciałbyś mieć, płyn... załóżmy, że kupujesz nieruchomość za milion w Polsce, nie? I myślisz sobie, dobra, no sprzedam, bo bardzo mi zależy na zakupie tej nieruchomości. Zaakceptuję tą stratę, bo pieniądze potrzebuję tu i teraz, nie? No to oczywiście takie scenariusze też są, tylko że wtedy świadomie akceptujesz stratę na tych akcjach, nie? No i teraz, jeżeli w taki sposób inwestujesz, inwestujesz w akcję, to wiadomo, że jest to aktywo zmienne. Czytaj, poza moim portfelem inwestycyjnym muszę mieć jakąś poduszkę. Po prostu, no coś, co mi finansuje życie, nie? E, y, potencjalnie, w jakiejś takiej katastrofalnej sytuacji, że kończą się moje zarobki. E, więc y, ja bym zakładał, że tą poduszkę jednak trzeba mieć, no, jakąś, ale nie uzależniałbym tego od wartości netto. Zresztą ogólnie poduszka jest raczej powiedziałbym pochodną kosztów, które ponosisz i okresu, na jaki chcesz się zabezpieczyć. Nie? Czyli u mnie to jest jakby prosta kalkulacja, ja chcę mieć pieniądze na dwa lata do przodu. I te 400 tysięcy, o których mówię, to są pieniądze na dwa lata do przodu, pewnie trzy. Tak jak mówię, jak zaciśnę, na, zacisnęlibyśmy pasa, to może nawet na cztery, nie? No, tylko, że nie chcę zaciskać pasa, nie? No bo stać mnie na to, żeby go nie, nie zaciskać. Niemniej jednak takie poczucie komfortu muszę mieć, że ten cash jest po prostu jakbym miał to rozciągnąć dalej, to powiem tak, no zdarzają się takie, ja, ja ogólnie jestem w takim wieku, ja mam 50 lat, ja jestem w takim wieku, że ja przyjmuję różne scenariusze, na przykład przyjmuję taki scenariusz, że mnie może szlak trafić, tak, będę jechał samochodem, a szybko jeżdżę samochodem i się rozbije. No i teraz pytanie, co moja żona ma zrobić, nie? Bo na przykład niekoniecznie spieniężać te aktywa, to lepiej, żeby ona miała, zwłaszcza teraz, nie? kiedy rynki są tam powiedzmy minus kilkanaście procent od ATH i, i tyle po prostu. Nie? I raczej jest czas kupowania niż, niż sprzedawania. Nie? To niech ma jakąś taką właśnie poduszkę, która pozwala jej ileś lat przeżyć beze mnie. Nie? I przeżyć bez podejmowania pochopnych decyzji dotyczących portfela inwestycyjnego. Więc to są, wiesz, to jest ile rzeczy do wyważenia. <laughs> no, ale raczej pochodna kosztów, tak mi się wydaje, a nie pochodna wartości netto. E, dobrze. Zbigniew. Matko, przybywa komentarz, już się 7 robi. E, kolejne, więc ja odpowiadam, a tu nadal komentarze, nadal pytania. Zbigniew, czy mając V80A czyli Vanguard Life Strategy 80-20, 80%, -20, 80 akcji, 20% obligacji. Z wiekiem zbliżając się do emerytury można zmienić profil ETF na 60-40. Czy wówczas konieczne jest sprzedaż i zakup nowo, na nowo bardziej pasywnych ETF-ów? No niestety, no musisz, znaczy zobacz Zbigniew, to są jakby dwa scenariusze. Pierwsza rzecz, czy, czy ten skład 80-20, ta kompozycja tego ETF-a cię boli? I czy na emeryturze po prostu chcesz większego bezpieczeństwa, w związku z tym szukasz portfela, w którym jest więcej obligacji. Dla jasności, niekoniecznie Vanguard Life Strategy 80-20 będzie się różnił pod kątem obsunięcia od ETF-a 60-40. Czy tutaj te różnice mogą być mniejsze, niż ci się wydaje ze względu na ryzyko walutowe? Że tamte obligacje, które tam są, to są obligacje w euro, w sensie zakupowane zakupo za euro, nie tylko w euro. Jakby ekspozycje mają na różne waluty, ale to, to nie jest polski złoty w każdym razie, więc masz i tak masz ryzyko walutowe, nie? A więc może się okazać, że jeżeli ty się dobrze czujesz z tym ETF-em 80-20, to po prostu go sobie miej i go sukcesywnie sprzedawaj po to, żeby wypłacać środki z takiego portfela. Tak? Czyli nie wiem, potrzebujesz 5000 złotych, sprzedajesz taką ilość jednostek tego ETF-a, żeby otrzymać 5000 złotych, po prostu. nie? Wcale nie zmieniając proporcji pomiędzy akcjami a obligacjami, to też taki scenariusz jest możliwy. Oczywiście mówi się, mówi się że nasz profil ryzyka się zmienia, czy tutaj szukamy większego bezpieczeństwa i tak dalej, ale to raczej bym szukał tego większego bezpieczeństwa na zasadzie, że być może sprzedać hurtowo część tych ETFów 80-20 i na przykład kupić za część obligacje skarbowe indeksowane inflacją, ale już w polskim złotym, zdejmując sobie z głowy ryzyko walutowe, tak? Czyli raczej pójść w taki scenariusz. Na przykład, przykładowo, bo jeżeli będziesz chciał wymienić całego ETF-a na kolejny ETF, ten Life Strategy 6040, to niestety musisz sprzedać wszystkie V80A jednostki. I kupić V60, tak? a po drodze płacąc podatek od zysków kapitałowych. Nie? I to, ten podatek, no to jest coś, co zapłacisz, i tyle po prostu. No. Czyli część kapitału pójdzie w piach. Nie tylko dlatego, że chciałeś ETF-y wymienić. To jest właśnie też mój problem, trochę ci powiem, bo to jest ogólnie problem, jak przejść z fazy akumulacji do fazy konsumpcji, tak zwanej. Czyli jak przejść z tej fazy, kiedy my budujemy nasz portfel inwestycyjny, do fazy, w którym ten portfel inwestycyjny finansuje nasze życie, nie? Ja dlatego korzystam z ETF-ów wypłacających dywidendy nie? i z akcji, które płacą dywidendy. Dla jasności, mój strumień dywidend w tej chwili to jest 92 tysiące dolarów rocznie, nie? więc to można powiedzieć, z powodzeniem finansuje. Moje, e, 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 moje, no nasze życie, tak? Czytaj, część z tych wypłaconych dywidend wraca na rynek w formie reinwestowanej, a nawet jakbym nie miał zarobków, to po prostu miałbym za co żyć, nie? Część tych dywidend finansowałaby życie. I zobacz, że ja, jakby mając takie podejście, to nie jest podejście też efektywne podatkowo do końca, no bo w sumie otrzymuję dywidendy, od których płacę 19% podatku, a później część z nich wraca na rynek, nie? Ale z drugiej strony. To moje podejście powoduje, że ja niczego nie muszę zmieniać pomiędzy fazą akumulacji a fazą konsumpcji. Nie? Ten skład portfela może zostać taki sam. I to są takie dylematy, które inwestorzy niestety muszą e, gdzieś tam rozwiązywać po drodze. Najlepiej zaplanować to już wcześniej nie? i po prostu realizować tą strategię sukcesywnie. E, o fazie akumulacji i o fazie konsumpcji, i również o tak zwanym glide path, czyli tej ścieżce schodzenia. To jest analogia do e, lądowania samolotów, glide path, nie? że jest jakby wyznaczona ścieżka i samolot tam obniża lot. E, czyli my też, jakby kompozycję portfela stopniowo możemy zmieniać e, przy przechodzeniu na emeryturę. O tym też mówimy w szkoleniu Atlas Pasywnego Inwestora. Są oddzielne lekcje i moduły temu. Poświęcone właśnie, nie? Czyli przechodzenie z fazy akumulacji do fazy konsumpcji, jak to odpowiednio zaplanować. Także też zapraszam. E Mateusz pyta. Czy opłaca się nadpłacać kredyt hipoteczny nawet w świecie wysokiej inflacji, kiedy wartość nominalna nie dewaluuje się bardzo szybkie, w bardzo szybkim tempie. E Matematycznie się nie opłaca, no. Matematycznie się nie opłaca, pewnie, ale z drugiej strony, jak masz ten kapitał, w sensie już go masz, no to też po co płacić te wyższe odsetki od tego, nie? Czytaj masz ten kapitał, ale go nie zainwestujesz, bo chcesz go mieć na spłatę kredytu, na przykład. Znam takich ancymonów, nie? Co trzymają na e, w ogóle na kontach ROR nieoprocentowanych pieniądze, po prostu, nie? No bo muszą mieć na spłatę kredytu, ale nie spłacają tego kredytu, nie? No, i zobacz, to, to matematycznie też się nie opłaca jakoś, nie? Takie podejście, a jednak. Ile osób tyle preferencji? No. E, dobrze. Agnieszka Olechnowicz. Cześć Agnieszko. Mając kilkunastoletnie oszczędności i konieczność zakupu jakiegoś lokum, rozsądniejszym wyborem jest wzięcie kredytu i pomnażanie oszczędności, czy zakup, zakotówkę i oszczędzanie od zera? Zdecydowanie nie zalecam nikomu wydawanie wszystkich pieniędzy do zera. Ja bym chyba myślał. Nad tym, żeby jakiś kredyt jednak wziąć i co najwyżej szybciej go spłacić, ale generalnie zachowując taki margines bezpieczeństwa. Nie? No pytanie, użyłaś od zera, nie, więc zakładam, że całe te oszczędności być wydane na zakup nieruchomości. No można, ale jest to bolesne. Ja na przykład, znowu podam Ci przykład z mojego życia. My kupowaliśmy nieruchomość w 2011. 2010, łamane na 2011 roku, bo kupowaliśmy ją od dewelopera, więc kupowaliśmy ją w ratach. Wydałem milion złotych na mieszkanie w Warszawie, na szczycie poprzedniej bańki, nie? Poprzedniej bańki. To była olbrzymia kwota, trochę się tam zadłużyłem i tak dalej, ale jakby efekt był taki, że po poniesieniu kosztów wykończenia tego mieszkania mieliśmy na koncie około 20 tysięcy złotych. Uwierz mi, ja miałem. Koszmary senne, w których śniło mi się, że kończymy pod mostem. Nie? W sensie takim naprawdę miałem koszmary senne. I to, co zrobiłem, to poszedłem rok później do banku. Wziąłem kredyt w Raiffeisenie wtedy, w euro, w ogóle, właśnie. I spora część tego wydatku na mieszkanie, który kupiłem za gotówkę mieszkanie, wróciła do mnie w formie kredytu hipotecznego refinansującego poniesione koszty zakupu nieruchomości. Tak to się fachowo nazywa, czyli kredyt hipoteczny refinansujący. To jest zwykły kredyt hipoteczny, tyle, że wzięty nie przed zakupem nieruchomości, tylko po zakupie. Można chyba do dwóch lat maksymalnie po zakupie nieruchomości za gotówkę wziąć taki kredyt. I odsapnąłem. I teraz pomimo, że miałem kredyt, pomimo, że miałem zobowiązanie z banku, jednak odsapnąłem, bo na koncie było, nie wiem, 600 tysięcy złotych, powiedzmy, tak? Więc no to. Tak to wyglądało, nie? I z kolei te pieniądze wykorzystałem również jako taki bufor na rozkręcenie bloga. Czyli można mówiąc, można powiedzieć, że za pieniądze banku odszedłem z etatu, założyłem bloga i dałem sobie czas na to, żeby go po prostu rozbujać, nie? Więc wiesz, no. Wszystko, psychika, psychika, to co mówiłem, psychika, emocje są piorują ważne w tym wszystkim, nie? I, i ja naprawdę uważam, że najważniejszy w życiu jest cash flow, czyli jakby płynność finansowa, posiadanie jakiejś gotówki, która ci życie ratuje w różnych sytuacjach. Dam ci inny przykład. W 2007 roku pojechałem na deskę snowboardową. Skakałem, bo takie różne tam akrobacje wyczyniałem, i złamałem dwie nogi równocześnie. Dwie nogi równocześnie przeszedłem operację, która kosztowała mnie łącznie z kosztem rehabilitacji około 60 tysięcy złotych. I powiem Ci, gdybym ja tych pieniędzy nie miał, to nie, nie mógłbym się operować w najlepszym miejscu w Polsce, tylko pewnie w jakimś nfz standardowym. A, e, operowałem się prywatnie, rehabilitowałem się prywatnie i nie żałuję. Dlaczego? Dlatego, że rokowania były takie, że nie było wiadomo, czy ja będę chodził po tym wypadku, bo miałem po prostu rozsypane piszczele. Piszczele wbiły się w stopy i się po prostu rozsypały. I było rokowanie, że znaczy, no rokowanie było takie, że nie wiadomo, czy będę mógł w ogóle chodzić. Nie? Więc, jakby z mojej perspektywy, to, że ja w ogóle chodzę, biegam, jestem w pełni sprawny i tak dalej, to jest tam mały cud zagwarantowany przez. Dopłacenie pieniędzy, zapłacenie pieniędzy najlepszym lekarzom, więc wtedy byli w Polsce. Nie? Więc naprawdę pieniądze są potrzebne, nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. A więc takie doświadczenia w życiu również nauczyły mnie te, tego, że tą poduszkę, czy ogólnie środki, które mamy, po prostu powinny być grube. Grube, najgrubsze jak się da, nie? I że nie ma znaczenia, czy one tam super zarabiają, czy nie zarabiają, bo jakaś część tych pieniędzy ona jest po prostu na czarną godzinę, na sytuację, kiedy rzeczywiście trzeba będzie z kieszeni wyciągnąć pieniądze, bo coś się dzieje u ciebie, w rodzinie, gdzieś tam, nie? I do tego te pieniądze po prostu służą. Dobra, zrobiło się sentymentalnie, ale myślę, że dałem szeroki kontekst również w odpowiedzi na to pytanie. Fajnie, zmierzamy do końca. Michał Huryn. Hej, co się dzieje z naszymi aktywami, jeśli nasz broker jest, broker jest bankrutem? Już powiedziałem w zasadzie. Nie, jakby aktywa klientów od aktywa, aktywów brokerów są oddzielone. Czytaj, jeżeli masz papiery wartościowe, no to nic się z nimi nie dzieje: one są jakby przypisane do ciebie, uzyskasz do nich dostęp prędzej czy później, czy to w formie papierów wartościowych, nadal, czy gotówki w przypadku spłaty. Aczkolwiek raczej wydaje mi się, że papierów wartościowych. Jest niuans związany z saldami gotówkowymi. Na rachunku, czyli jeżeli u brokera masz gotówkę, to ona jest gwarantowana, ale tylko do pewnego poziomu. I w Polsce te gwarancje są dosyć niskie one są tam 20 parę tysięcy euro czy 30 tysięcy euro, i też nie całość tych środków, tylko chyba 90% środków jest gwarantowane, nie? ale nie więcej niż tam 30 tysięcy euro, tak mi się wydaje. Zajrzyj sobie do gwarancji KDPW i tak dalej, jeżeli chodzi o polskich brokerów. Wpisz takie coś, KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i gwarancje i ci tam wyskoczą artykuły, które opisują dokładnie, jak ten system gwarancji działa. Nie? Yy, pyta, pyta mnie Paulina, czy będzie nagranie? Tak, Paulino, będzie nagranie. Widzę, że oglądasz na LinkedInie, więc ci powiem, nagranie będzie na YouTubie i wejdź na YouTuba, wyszukaj po temacie, od czego zacząć inwestowanie Michał Szafrański i to wideo na YouTubie będzie się znajdowało i też w notatkach do tego wideo, później Wam wrzucę kopię tej prezentacji w PDF-ie, także będzie do pobrania też prezentacja, zapraszam. E, dobrze. E, maliniasty. E, dziękuję za odpowiedź, wielki szacunek za to, co robisz. Czekam z niecierpliwością na Atlas chyle czoła. Dziękuję ślicznie, bardzo mi miło, cieszę się, że mogłem się przydać. E, uwielbiam, uwielbiam tę formę od czasu do czasu, aczkolwiek nie za często. E, magia rozwoju. Inwestujesz w kryptowaluty? Nie. To znaczy, był, był taki e, czas, kiedy miałem stablecoiny w swoim portfelu. Jak stopy procentowe były nisko, a stablecoiny płaciły e, dobre odsetki. E, ja miałem USDC i Gemini USD, czyli GUSD chyba. Już nie pamiętam w tej chwili, tak mi się wydaje. Miałem, czyli można powiedzieć te najpopularniejsze i wydawało mi się najbezpieczniejsze stablecoiny, bo ktoś tam mówi, a dlaczego Tifera nie masz? No bo nie, nie uważałem Tifera za stablecoina posiadającego pokrycie, pomimo, że taki popularny, nie? Więc jakby miałem, ale w chyba w kwietniu albo w marcu, kwietniu chyba, ubiegłego roku, z spieniężyłem, czyli wyszedłem w formie dolarowej i te dolary skierowałem na giełdę, bo jakby giełda już wtedy leciała w dół, a akcje spółek wzrostowych taniały, więc ja w zeszłym roku cały rok praktycznie kupowałem akcje spółek wzrostowych. Dzisiaj największa pozycja w moim portfelu to jest chyba Amazon. A mówię chyba, bo druga jest British American Tobacco. Poczekajcie, zobaczę. To wam od razu powiem. Największa pozycja to jest, już sprawdzam. A nie Amazon, ale Amazon dzisiaj w górę 3%, więc dlatego największa pozycja. Tak się ślizga, jest albo pierwszy, albo drugi. Więc generalnie największą moją pozycją jest Amazon, a Amazona intensywnie skupowałem przez cały rok 2022. Oczywiście zaczynając od poziomów dużo wyższych niż jest obecnie, ale nie zmienia to też postaci rzeczy, że udało mi się go kupić chyba najtaniej po 82 dolary, albo 83 dolary, już nie pamiętam, czyli złapałem praktycznie do samego z dołu dotychczasowego notowań złapałem go. Dzisiaj widzę jest po 100 dolarów, no tak z grubsza. Więc, no więc jakby krypto nie, 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 już, już, już nie i nie będzie. Pisałem kiedyś na blogu, że chciałbym posiadać jakąś symboliczną alokację typu 3% maksymalnie w krypto. ale Chyba nie, chyba już nie. Zobaczymy. Czy panowie z Atlasu wypowiadają się w temacie Momentum? Chętnie poznałbym zdanie twórców Atlasu. Jacek Lempart jest ekspertem od Momentum. Naprawdę, jest ekspertem od Momentum. Zresztą Jacek Lempart na swoim blogu systemtrader.pl publikuje, opisywał swoją strategię. W ogóle on stosuje na koncie IGZE chyba Advanced Equity Momentum strategię, więc jakby można śledzić jego poczynania, nie? Polecam, polecam, polecam. Słuchaj, w Atlasie, jeżeli chodzi o Atlas, to może inaczej, zapraszam na, na czwartą naszą sesję QA, i wtedy Jackowi będzie można zadać to pytanie, bo wtedy będą dowolne pytania, a może coś więcej na ten temat nam opowie. W Atlasie momentum jako strategii nie poruszamy, dlatego że Atlas pasywnego inwestora jest o pasywnym inwestowaniu po prostu, a nie aktywnych strategiach. Strategie momentum są aktywnymi strategiami. Dalej. Czy Finax wypłaca dywidendę z ETF? Nie, Marek. Finax nie wypłaca dywidend z ETF, dlatego, że Finax inwestuje wyłącznie w akumulujące etf -y. Także wyłącznie akumulujące ETFy. Także tam po prostu nie ma wypłacanych dywidend. Co jest oczywiście z perspektywy europejskiego inwestora, jest efektywne podatkowo. Nie? A, ym, dobra. Y, dalej jedźmy. Y, Marta. Chcąc kupić mieszkanie pod koniec tego roku, co zrobić z pieniędzmi na wkład własny w międzyczasie? Marta. Rok, krótka perspektywa, czyli w obligacje skarbowe bym nie wkładał. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszym roku one słabo płacą. Obligacje 10 7, 7,25% rocznie. Powiem Ci tak, ja w Ion banku mam w tej chwili 7,3% rocznie na zwykłym koncie oszczędnościowym, nawet nie na lokacie. Zawsze możesz wejść do mnie na bloga, jak Tam jest ranking kont i lokat u góry. Taki, taka pozycja i tam sobie możesz zobaczyć lokaty, więc na przykład można mieć dzisiaj lokatę, no, do małych środków do 30 tysięcy złotych powiedzmy, małych w porównaniu z kwotą, którą pewnie masz na mieszkanie, ale na 10% rocznie w tej chwili. Jest trochę lokat do wyboru na 8%, na 7,8, widzę 7,6, są lokaty, a konta osobiste, najwyższe oprocentowanie konta osobistego. Przepraszam, konta oszczędnościowego, nie osobistego, to jest 8,1. W Citibanku do 100 tysięcy złotych obecnie. W banku PKO SA 8%. W banku Nest albo w Velo 8%. No, więc jest, jest z czego wybierać w tej chwili, nie? Nawet patrząc na oprocentowanie zwykłych kont oszczędnościowych. Więc ja bym na konto oszczędnościowe wpłacił albo na lokatę, i tyle, jakby trudno. Straci trochę przez inflację, w sensie siły nabywczej. Mm. No, ale i tak nie możesz w tym okresie nic z tymi pieniędzmi sensowniejszego, moim zdaniem, zrobić po prostu. Także nie patrzyłbym na to. E, dobrze, kogo tu jeszcze mamy? E, e, Double, Double S. Pyta, czy inwestowanie pasywne jest dobrym sposobem oszczędzania pod inwestycję kupno domu? <grym> no właśnie, inwestowanie to nie jest oszczędzanie. Nie? Z jednej strony, z drugiej strony, pytanie: w jakim horyzoncie czasowym chcesz kupić ten dom? Bo jak za 15 lat, to może tak. Ale jeżeli w horyzoncie krótszym niż 5 to zdecydowanie nie. Przynajmniej taka jest moja opinia. Dla jasności, nie trzeba się ze mną zgadzać. To już mówiłem, nie? To nie jest rekomendacja żadna. To jest opinia. Mówiłeś, że masz jakiś kukuku -ku -ku i jeszcze coś, ale gdzie to mogę przeczytać, to co masz? Słuchaj, piszę, na, piszę komentarz. Na YouTube e, o moich ETF-ach. Moje etf -y, Moje ETF-y, inaczej, etf -y w moim portfelu. Portfelu. Oczywiście to nie są wszystkie, dlatego że mam też konto w FinAxie, Mam też tamtejsze etf -y, ale mówię o takich, które sam kupuję. SCHD oraz QQQM. Poszukaj. To są amerykańskie, więc niekoniecznie możesz je kupić, jeżeli nie masz dostępu do zakupu amerykańskich ETF-ów. Tak, ale no takie mam. W takie, ja, w takie ja inwestuję. Inwestowanie w ETF-y amerykańskie jest o tyle problematyczne, że pamiętajcie, że inwestując w papiery amerykańskie de facto podlegamy estate tax, czyli amerykańskiemu podatkowi spadkowemu, który potrafi być bardzo, bardzo... Uciążliwy. I żeby pod niego nie podpadać, to albo trzeba inwestować przez fundację, na przykład rodzinną. Ustawa została niedawno uchwalona, w maju wchodzą przepisy pozwalające zakładać takie fundacje, albo na przykład inwestować przez spółkę po prostu, nie? Jako spółka, no bo spółka nie podlega dziedziczeniu, tylko udziały w spółce podlegają dziedziczeniu. Spółka żyje, spółka nie umiera. Dobrze. To tak. I teraz ostatnie pytania. Miłosz Filipowicz. Czy planując zakup ETF akumulacyjnych, należy zwrócić na coś szczególną uwagę pod kątem kalkulacji potencjalnego zysku? Wiadomo, że trzeba odliczyć koszt obsługi samego ETF-a, podatek belki. A poza tym, a co poza tym? E y ogólnie zrobiłbym coś takiego, że patrzyłbym na tracking difference. Czyli to, jak dobrze ETF naśladuje indeks, bo to jest taki ukryty koszt dla inwestora. To już o tym mówiłem. Teraz jest taki serwis, zaraz Wam powiem, jaki, albo wstawię nawet na tracking differences chyba. Differences, trackingdifferences.com. Tak, dokładnie tak się nazywa, gdzie można sobie zobaczyć już Wam wstawiam tego, ten adres będzie na czacie wstawię go wszędzie, ogół. All Destinations, czyli pojawi się i na Facebooku, i na YouTubie, na LinkedIn się nie pojawi. Sprawdzanie TD. O, tu Wam wstawiam. Mam nadzieję, że się ukaże, bo to jest link, więc nie wiem, czy tam się nie. Mam nadzieję, że się ukazał ten komentarz. Serwis nazywa się trackingdifferences.com. Możesz sobie wpisać symbol ETF-a albo jego identyfikator, numer tam ISIN, czy jak on się tam nazywa, i zobaczysz wtedy, na ile dobrze. Poszczególnych latach istnienia danego ETF-a, ten ETF naśladował indeks. I to jest tak naprawdę prawdziwa opłata dla ciebie, nie? A, czyli jeżeli na przykład odchylał się o 0,4%, a kosztuje teoretycznie 0,1%, to tak naprawdę nie patrzysz na TER wynoszący 0,1%, tylko uznajesz, że ten fundusz kosztuje cię 0,4%. Po prostu. Nie? Um, no. Yy, dobra. Właśnie. Kiedy następny Atlas? Bardzo dobre pytanie. Systematik? Systemik? Systemik? 17 kwietnia. Wtedy, kiedy będzie ostatni wieczór pasywnego inwestora, rusza jednocześnie nabór do Atlasu, który potrwa drugi nabór do Atlasu, przypominam, bo ostatni był, poprzedni był, pierwszy oficjalny nabór do Atlasu był rok temu. Czyli otwieramy Atlas po raz drugi, wszystkie materiały są już gotowe, nagrane, mamy w ogóle super referencje od wszystkich uczestników, więc będziemy się tym chwalić. Ostro. E, proszę się na to mentalnie przygotować, ale produkt jest absolutnie świetny nie? i mówię to z, z ręką na sercu. E, więc jestem z tego dumny po prostu, co udało nam się zrobić w trzech. Super jest po prostu. Więc y, y, kiedy? 17 kwietnia rusza nabór, który potrwa chyba około tygodnia, 10 dni, może dwóch tygodni, więc długo nie będzie, ale po tym naborze ruszamy z, z pracą, z kolejnymi uczestnikami Atlasu Pasywnego Inwestora, bo materiały są nagrane, ale oczywiście społeczność na Discordzie i tak dalej jest obsługiwana przez nas na żywo przez kilka miesięcy, nie? więc to też jest jakaś tam praca po naszej stronie, żeby być dla was dostępnymi we trzech twórców Atlasu. Aleksander, czy w ramach dywersyfikacji środków poza kraj używasz lub przetestowałeś jakiś rachunek bankowy za granicą? Nie. To znaczy tak, Jeden rachunek bankowy założyłem, ale nie korzystam z niego w ogóle. Kiedyś miałem konto w belgijskim Ion Banku, ale zamknąłem. Przerzuciłem się do polskiego Ion Banku i w sumie z Ion Banku korzystam do wykonywania w zasadzie bezpłatnych przelewów za granicę, bo pod tym względem Ion Bank jest ok. Pod wieloma innymi względami okazał się gorszy niż się spodziewałem. Niestety, obsługa klienta jest fatalna w Ion Banku. A y i trochę jest tak, że waliłem głową w mur. Pomagałem im w jakiś sposób przy premierze, bo miałem bardzo duże oczekiwania i dużo obietnic słyszałem, a w praktyce okazało się, że niestety nie dowieźli, nie? Więc jakby nawet nie mogę w tej chwili jakoś Ion Banku szczególnie polecać, ale uważam, że kursy wymiany walut plus możliwość inwestowania, plus możliwość przelewania łatwego pieniędzy za granicę, a z kolei dla mnie jest to kluczowe, bo ja przelewam do brokera zagranicznego pieniądze i po prostu to przechodzi bez żadnych opłat i prowizji, to jest super pod tym względem, plus no, konta oszczędnościowe są atrakcyjnie opodatkowane. Opodatkowane są tak samo jak wszędzie, ale atrakcyjnie są w miarę oprocentowane. Tak jak powiedziałem, w najwyższym abonamencie Wajon Banku 7,3% na kontach oszczędnościowych bez limitu wysokości środków. No to z mojej perspektywy to akurat ma znaczenie. Ale nie, nie, nie używam. Nawet nie pamiętam nazwy banku, w którym założyłem konto za granicą. Kurczę, może mam apkę na telefonie. Nie korzystam. No generalnie nie korzystam. Nie, no, nie mam apki w telefonie, więc nie, nie pomogę. Yy, jakby zakładam, że, wiesz, grom mojego majątku jest niestety, istety u brokera, nie? Zagranicznego, zainwestowana w ETF i w akcje, więc jakby samego konta nie mam. A zakładam, że jeżeli kiedykolwiek będę chciał wyjechać z tego kraju na zasadzie takiej, że gdzieś na dłużej się zakotwiczę, to wtedy sobie to konto po prostu tam otworzę, nie? A od brokera zagranicznego mogę przelać pieniądze, gdzie chcę, na cały świat praktycznie, nie? Więc w tym sensie uważam, że kapitał pracuje z daleka od polskiego systemu bankowego, jeżeli o to pytasz, nie? Dobra. Sebastian, jeszcze. Co masz na myśli, mówiąc, gotówka lub ekwiwalent gotówki? To znaczy, ekwiwalentem jest na przykład nieruchomość, czy coś bardziej płynnego, na przykład gotówka złoto lub waluta obca. Gotówka to jest i w waluty PLN, i waluty obce, ale również w moim przypadku to są pożyczki, których udzielam, bo ja też udzielam pożyczek. Tylko, że ja udzielam bardzo specyficznych pożyczek, bo udzielam pożyczek inwestorom, którzy inwestują na rynku nieruchomości. To są pożyczki na czas trwania inwestycji, więc ja w tym sensie jest to dla mnie ekwiwalent gotówki. To wraca z jakimiś tam, nazwijmy to odsetkami z tytułu tego, że, że tej pożyczki udzieliłem. I dla mnie jest to taki, powiedziałbym, biznes dosyć przewidywalny. Robię to od ponad 10 lat już w tej chwili. Znaczy, nie tyle biznes, co forma inwestowania dosyć przewidywalna. Więc y, y, w, swoją drogą, w Atlasie możecie, jak do Atlasu dołączycie, to ja tam pokazuję. Zwroty z inwestycji, z, spodziewane zwroty z inwestycji w różne klasy aktywów, i tam akurat jest piękna tabelka, ile od 2012 roku w poszczególnych latach zarabiały dla mnie właśnie takie pożyczki udzielane inwestorom inwestującym w nieruchomości. Ile jakby brutto, ile netto z uwzględnieniem inflacji, nie? więc jakby też, też też fajne poglądowe zestawienie, które tam na jednym slajdzie gdzieś tam się pojawia, jakby przyjął Różnych klas aktywów i tego, czego się można po nich spodziewać, po prostu, nie? No, więc w moim przypadku to są pożyczki jeszcze, tak? Które systematycznie do mnie wracają. W zasadzie można powiedzieć, w tej chwili większość środków i tak przenoszę na giełdę, więc w miarę wracania w zasadzie ja już ich nie reinwestuję w nieruchomości. Git. Michał, jak ty wytrzymujesz te nadgodziny live'a? Ja, Adam nie mam problemu. Co więcej, Adam, nie wiem, czy ty wiesz, ale ja stoję, ja nie siedzę. Tam, tam nie ma żadnego krzesła za mną. Ja po prostu stoję w tej chwili i stoję sobie od 2,5 godziny tutaj z wami i nie mam żadnego problemu. Generalnie jest tak, że ja połowę pracy stoję, a połowę siedzę, więc ja potrafię stać godzinami już w tej chwili. Jak wytrzymuję, bo to jest dla mnie ciekawe, wiesz, to jest tematyka ciekawa, jak są ciekawe pytania, to ja też z przyjemnością tutaj wytrzymuję. Ja się dziwię, jak wy ze mną wytrzymujecie 2 godziny 36 minut, 636 osób w tej chwili ogląda. Ale już kończymy, naprawdę. Zbliżamy się do końca. Ostatnie pytania. Systemik pisze: Dziękuję za odpowiedź. Mentalnie się przygotuję, by wykupić. Zapraszamy do Atlasu, naprawdę. Katarzyna pisze: Dziękuję za wszystkie informacje. Do zobaczenia. Również dziękuję Katarzyno i też do zobaczenia. I Aleksander pisze: Dziękuję za wszystko. Więcej ogwiazdkowanych tutaj przez Jacka uwag nie mam, więc bardzo Wam wszystkim dziękuję. Eee, eee, brudną małpę. Pokażę się, ma brudna małpa. Pozdrowienia Daklanowicza. Eee, serwus, serwus eee, Także słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za Wasze uczestnictwo. I jeszcze jedno pytanie: widzę eee, ogwiastkowane przez Jacka. Eee, hej, pytanie: pożyczki, nieruchomości. Skąd bierzesz pożyczkobiorców i jak to opodatkowujesz? Ryczałt i 10%: czy spółka, ZOO, czy prywatnie, pożyczkobiorca płaci podatek. Dobra, jeszcze mówię. W skrócie, bardzo szybko odpowiadając: Jestem wspólnikiem w spółce. I ta spółka, ja pożyczam kapitał spółce na inwestycje jako wspólnik. PCC jest oczywiście płacone i w momencie. I przepraszam, PCC nie jest płacone przy pożyczkach jako wspólnik, ale to, co jest płacone, to jest płacony podatek Belki, jak pożyczki do mnie wracają z odsetkami. Tak? Także od zysku wygenerowanego jest normalnie płacony podatek Belki potrącany po stronie spółki, więc ja w zasadzie nawet nie mam czego rozliczać. Nie? W Picie się tego nie wykazuje, w tym sensie, że to jest no tak jak lokata bankowa. Lokaty bankowej też nie wykazujesz w picie, nie? W sensie to są zyski kapitałowe, które zostają opodatkowane po stronie pożyczkobiorcy po prostu, nie? W tym przypadku jest to spółka. Tyle. Tyle. Dziękuję wam prześlicznie za to, że byliście. Marek jeszcze mówi, że Atlas jest bardzo dobry. Polecam. Marek uczestnik pewnie Atlasu. Super. Trzymajcie się i do zobaczenia. Miłego wieczoru. Czegokolwiek co tam robicie, i przy okazji wesołych świąt, bo się nie będziemy my widzieć przed świętami, także życzę Wam wesołych, spokojnych, radosnych świąt, a zapraszam za tydzień na live. Artura, trzymajcie się, pa!